Cześć, witam Was Energii, ja nazywam się Krzysztof Micielski. A ja Bartek Jakubczyk. I witamy w kolejnym podcaście, źle nazwanym podcaście, zapomniałem dodać. Właśnie, już myślałem, że nie dodasz, już myślałem, że zapomniałeś. Źle nazwanym podcaście Gralogii, jakoś to powitanie wyszło dzisiaj dziwnie, nie wiem dlaczego. Dzisiaj temat w ogóle może dlatego, że podcast będzie dziwny. Tak, bo podcast będzie kontrowersyjny, ja spodziewam się ostrej gównoburzy w komentarzach, bo dzisiaj sobie pogadamy o całej sprawie Sweet Baby Inc. i ogólnie o... Myślę, że o takich poprawności politycznej w grach, czy to ma w ogóle sens, czy to jest dobre. Wiesz, powiem Ci, Bart, że jedna rzecz mnie tutaj smuci, że obydwoje będziemy bardzo stronniczy, że nie ma jakby osoby, która będzie naprzeciw tego. Zobaczymy, słuchaj, jak to wyjdzie. Ja postaram się w pewnych momentach pobawić troszeczkę chciałem powiedzieć, w detektywa diabła, w adwokata diabła oczywiście. No tak, bo to zawsze, wiesz, to jest takie, że będzie to trochę, wydaje mi się, że zamieni się to trochę w loże szyderców, a nie będzie brakowało tego, wiesz, drugiej osoby. Tego takiego zdrowego rozsądku, bo tak, że my jesteśmy zbyt nagrzani. Ale tak. Krzychu, ale powiedz mi, z drugiej strony powiedziałeś loże szyderców, ale no, nie należy im się? No należy się, znaczy wiesz, to jest w ogóle sytuacja, która... Ja mam w ogóle tutaj, wiesz, dużo przemyśleń na ten temat. Części nie powiem, bo potem, wiesz, będą mi tutaj jeszcze kancelować. No tak. Wiesz, o co chodzi. Wiemy jak jest, tak? Wystarczy wejść na Twittera i tam tak szambo wywala, że tam nawet Mario z Luigi nie dadzą rady przepchać. Każdy jest zły. Znaczy temat ogólnie jest taki, że poprawność polityczna, która ostatnio jest w grach, troszkę wywaliło szambo w związku z firmą Sweet Baby Inc., która maczała paluchy w największych tak naprawdę grach, nie we wszystkich, ale w wielu. I ta firma, sporo tego. Tutaj taka mała historia, znaczy nie będę mówić całej historii tej firmy, ale firma zajmuje się tym, że dba o to, aby w grach odpowiednio były przedstawione mniejszości etniczne, chyba seksualne też, tak mi się seksualne zdaje. Też. I powiem Ci, stary, dla mnie pomysł na taką firmę to jest, jeżeli, znaczy z jednej strony złoty interes, a z drugiej strony totalny absurd. Jak, skąd ci ludzie, czy też jaką to ci ludzie mają wiedzę, że wiedzą lepiej, jak stworzyć na przykład czarnego bohatera niż deweloperzy? I powiem Ci, tak sobie przejrzałem, przy których oni w grach pracowali i w większości wypadków, nie mówię, że we wszystkich, ale w większości wypadków, tam gdzie oni pracowali nad tym, jest to słabe. Natomiast jest to złe, absolutnie. Tak, i moje takie, wiesz, tak się zastanawiam, czy oni za bardzo się starali, czy po prostu to było trochę robione wbrew deweloperom i oni trochę tak to na siłę wstawili i to po prostu ze sobą nie współgrało, nie? Zadajesz dobre pytanie. Czy robili to wbrew deweloperom? Sytuacja sprzed dwóch i pół tygodnia, do trzech tygodni max, moi drodzy, kiedy szefowa, nie pamiętam teraz, bo jeszcze śledziłem na szybko, w tym tygodniu jest GDC w Los Angeles, więc tam też troszeczkę jest bałaganu, ale nie pamiętam jakie to było wydarzenie do trzech tygodni wstecz, kiedy szefowa, no w otwarty sposób i o ironio, jeżeli chodzi o całą sytuację, bo ona to mówiła z dumą, ona była naprawdę, tam pycha wylewała się z nią straszna, się z niej wylewała, mówiła o tym, jak to zrobić, żeby przepchnąć swój pomysł, tak? I tam jest taki bardzo popularny w chwili obecnej cytat, gdzie mówi o tym, że jeżeli firma nie chce, to bierzesz dział marketingu i go zastraszasz. Jaki proces myślowy musi zajść w głowie takiej osoby, żeby nie dość, że prowadzisz niemoralnie swoją firmę? No nie oszukujmy się, ja tutaj w pewnych momentach być może będę ostry, ale uważam, że absolutnie na to zasługują. Jaki proces myślowy, jaki idiotyzm musi się urodzić w czyjejś głowie, żeby po pierwsze tak niemoralnie prowadzić firmę, a po drugie mówić o tym publicznie i chełpić się tym, że ty przepychasz siłą swojej rzeczy, bo jeżeli nie, to tak upieprzysz firmę, że nie będą mieli czego szukać, że zrobisz im cancel. Jakby jak można być taką osobą? To jest w ogóle... Dla mnie to jest absurd. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że ci ludzie z tej lewej strony, bo to są tacy, można powiedzieć, taka dosyć ekstremalna, lewicowe takie mają raczej swoje podejście. Oni już są tak pewni tego, że są nietykalni,
że po prostu zaczynają jakby, wiesz... I to jest w ogóle ciekawe, bo jeżeli ktoś robi tak, tak jak właśnie to powiedziałeś, to stają się takim trochę, wiesz, faszystami, nie? W branży. Absolutnie. Które narzucają swoje zdanie, nie patrząc na innych i uważają, że oni tylko mają rację, nie? To jest w ogóle absurd, ale w tym momencie takie te lewicowe, no w tym wypadku Sweet Baby Inc. staje się trochę takim faszyzującym podmiotem, które naprawdę powinno, w mojej opinii, no, tak jak mówisz, być, dziś teraz jest modne słowo, być skancelowanym, nie? Czyli po prostu przestać korzystać z ich rad i z ich tych. Ale wiesz co, to nie jest tylko problem tej firmy, bo wydaje mi się, że ten problem jest od jakiegoś czasu, gdzie twórcy, znaczy to są też w ogóle zmiany na przykład w nagrodach BAFTA, że aby w ogóle mieć dostęp do tych nagród, tam muszą być jakieś mniejszości. I to jest w ogóle ciekawe, bo nie wszystkie gry się do tego nadają, tak? Nie wszystkie gry muszą mieć postać homoseksualną, nie wszystkie gry muszą mieć czarnych bohaterów. I wiesz co, tak... Albo białych bohaterów, albo w ogóle. Pewnie, że tak. Przecież, białych, wiesz co? Jasne. To, co teraz mówisz odnośnie BAFTY. Kilka lat temu, bo to jest bliźniacza sytuacja, kilka lat temu taka sytuacja miała miejsce, jeżeli chodzi o Oscary. Na chwilę obecną jest oficjalnie dostępna taka lista, co film musi spełnić, żeby móc w ogóle startować po Oscara. No właśnie. Jeżeli nie spełnisz, to nie masz, więc to jest bzdura. I w tym momencie jesteśmy w sytuacji, gdzie to samo jest rzucone na rynek gier wideo. W pewnym momencie, jeżeli ktoś tworzy grę, no, nawet nie muszę mówić, że szczególnie specyficzną, bo wcale nie musi tak być, ale jeżeli ktoś tworzy według swojej wizji artystycznej, no to w pewnym momencie jest zmuszony, żeby dorzucać rzeczy, które tam nie pasują. I w którą stronę chcemy iść? Z jednej strony, okej, chcę zrobić dobrą grę, chcę się starać się o nagrodę, więc zrobię to zaburzając wizję i zobaczymy gry, w których, co zresztą od paru lat mamy na rynku, bo więc przykładów jest sporo, gdzie widzimy, że gra niby jest fajna, ale jest sporo rzeczy, które tam nie pasuje, które wyglądają, że są rzucone na siłę. To jest w ogóle, wiesz co, cała ta sprawa z Oscarami jest dosyć absurdalna, bo w sytuacji, jeżeli ktoś chce zrobić film historycznie, powiedzmy, osadzony w jakichś tam czasach, nie wiem, na przykład o Wikingach, nie? I nagle, powiedzmy, ten film jest bardzo dobry i nie może być nominowany do Oscara, bo nie ma w nich mniejszości, nie? To jest w ogóle... Była taka chyba z Mikkelsenem jakaś taka sytuacja, że ktoś na jakiejś konferencji, oni jakiś właśnie film nagrywali, czy tam promowali i oni mówią, że nie ma czarnych w tym filmie. A Mikkelsen powiedział, to jest film o Norwegach, nie? Czy tam o Wikingach, wtedy czarnych nie było, nie? I w ogóle i nie będzie. I wiesz, to prosta odpowiedź, nie? Dlaczego no, ma dokładnie. Być? Dlaczego mają wprowadzać? No, druga rzecz, wiesz co, wydaje mi się, że też poszło, idzie już to w tą stronę, że mamy jakieś takie zakłamywanie historii typu Czarna Kleopatra. O tak, tak. Ta Lady Bullion chyba, czy nie pamiętam jak to się wymawia, w Anglii co się działo i też grała czarna aktorka i to jest już zakłamywanie historii, niedługo się doczekamy, że wiesz, Kopernik była kobietą, nie? Natomiast... Tak, seksmisja wejdzie na żywca, ale słuchaj, przecież jest już taka sytuacja, jaka była afera parę tygodni temu, jeżeli chodzi o AI od Google'a? No Google'owskie tak, AI, dobrze pamiętam. Że tak? Nie produkuje białych osób, tak? Tak, ale tam był taki absurd. Najlepsze jest, najbardziej mnie rozwaliło. W ogóle pomijam fakt, że jeżeli się już dokopiemy w tej historii i zobaczymy, kto to programował, no to osoba za to odpowiedzialna, dość znowu mocno skrajnie na lewo osoba idąca. W tej swojej mocnej, skrajnej lewicowości, gdzie bardzo mocno propsuje swego rodzaju elastyczność w wielu podejściach, tak naprawdę wcale tego nie robi, tylko przymusza i to samo zrobiła programując AI, no bo jeżeli chcieliśmy zobaczyć czarną rodzinę, proszę bardzo, jeżeli chcieliśmy zobaczyć białą rodzinę, informacja, że przepraszam, nie mogę tego zrobić, no bo są rzeczy, które mogłyby kogoś urazić i tak dalej, i tak dalej. Absurd, żart, to jest takie kuriozum w tym momencie, że ja się zastanawiam, z jednej strony dożyliśmy bardzo ciekawych czasów, z drugiej strony
Dawno nie widziałem tak ogromnego idiotyzmu, który mnie otacza. Krzychu, parę lat temu przecież była bardzo mocno rozpopularyzowana teoria płaskoziemców, tak? No, oczywiście, że tak. Masakra, przecież jak dojdziesz do krańca, tam jest wojsko, tam w ogóle się nie da. Antarktyda jest na końcu świata. No i pilnuje tego wojsko i oczywiście setki, miliony ludzi przez setki lat okłamywali nas, nie wiadomo tylko po co, więc jeden idiotyzm... To był spisek producentów globusów. No. Okej, okay, wyjaśnij, rozwin temat. Oni najwięcej na tym zarabiali, na globusach, że Ziemia jest okrągła. Dlatego wiesz, jakby się okazało, że jest płaska, aha, no to wtedy producenci globusów by zbankrutowali na całym świecie. Ma to sens. Myślę, że tak ewidentnie było, co nie? No ale doszliśmy teraz do czasów, gdzie... Okej, okay, płaskoziemcy, foliarze, ja nie mówię, że ich nie ma, bo wciąż są, ale jest ich trochę mniej. Zrobiło się głośniej o zupełnie innych rzeczach. Od kilku dobrych lat mamy absurdalną, nie wiem, czy można to nazwać wojną ras. Myślę, że z przymrużeniem oka użyłbym tego stwierdzenia. Szczególnie oczywiście na rynku amerykańskim to widzimy, albo w krajach, czy też po prostu w Stanach najczęściej jest to widoczne i tam z social mediów najwięcej tego dochodzi. Absolutnie nie mówię tutaj, że wszyscy Amerykanie są wariatami i że to jest jakby niesamowity ogół, ale najbardziej to tam widać. Ludzie ewidentnie boją się wszystkiego, co jest związane z rasą, tak? To samo z wymienieniem płci, gdzie ludzie w sądach publicznych boją się odpowiadać na podstawowe pytania biologiczne, na podstawowe pytania związane z rasą, bo boją się, że to pójdzie w media, a później na socjalach ich najzwyczajniej w świecie dojadą. Absurd, żart. Mówię, to jest dla mnie kuriozalna sytuacja, gdzie idziemy tak mocno w jednym kierunku, że jakby zapominamy o całym spektrum. Ja nie wiem jak ty, Krzychu, ja nienawidzę rozmawiać z osobami, które mają mocno skrajne poglądy. Nieważne, czy pójdziemy mocno w lewo, nieważne, czy pójdziemy mocno w prawo. Nienawidzę tego z tego względu, że dyskusji wtedy nie ma. Jest po prostu tak, jak powiedziałem, aut, ściana, nie porozmawiamy, prawda? Więc ja mam, Krzychu, taką propozycję. Pójdźmy w tą stronę, ale my zostaniemy takimi mocno skrajnymi centrowcami. Założymy partię centrum, będziemy wszystko, jakby wkurzymy wszystkich, co nie? I lewą, i prawą stronę, a jak będziemy robić protest, powiemy, że blokujemy całe miasto, ale zablokujemy tylko centrum, no bo już wiadomo, wtedy nie bylibyśmy centrowcami. Także skrajni centrowcy, mój drogi. Polska partia wkurwionych. Słuchaj, to co powiedziałeś właśnie, to jest, wiesz co, podnosi się do pewnej takiej tezy, w którą ja wierzę, czyli w teorię wahadła. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. Mądrzy ludzie kiedyś określili to w krajach, w których na przykład lewica dochodzi do, czy tam prawica, obojętne, tak, do władzy i ludzie przez pewien czas na nich głosują, w którymś momencie i tak zaczną głosować na drugą stronę. To jest jakby potwierdzone w wielu tam krajach, że tak było. No chodzi o to, że po prostu wahadło, które się wychyla w jedną lub w drugą stronę, zbyt długo na tym maksymalnym wychyleniu nie będzie, bo osiąga ekstremum. Grawitacja znowu to wahadło sprawi, że ono zacznie w drugą stronę się bujać. I w pewnym momencie ona jest właśnie na centrum. I mądrzy ludzie stwierdzili, że tak naprawdę ludzie nie są ekstremistami, jakby sami w sobie, nie? Że nie są ani za lewicą, ani prawicą, tylko najbardziej pożądanym jest centrum. Tylko to centrum, czy też środek, nigdy nie zostanie osiągnięty, bo w momencie, kiedy to wahadło zaczyna zmieniać swoją stronę, to ono z impetem idzie i idzie w drugie ekstremum, czyli można jak powiedzieć, że z ekstremum do ekstremu. I to jest trochę tak, że cała ta sytuacja dzisiaj też mi przypomina wahadło, że jest ona, to wahadło wychylone po lewej stronie, ale ono nie będzie w nieskończoność. W którymś momencie ludzie, wydaje mi się, że wiesz, zwyczajnie się znudzą tym i to zacznie... Z jednej strony będzie znudzenie, z drugiej strony będzie zbytnie nagromadzenie tematu, ludzie będą mieli dość. Tak, to jest dokładnie to, co powiedziałeś. Tam zacznie... dojdzie takie ekstremum, że to się odbije. No i będzie efekt kuli śnieżnej wtedy. To i wtedy zacznie się to w drugą stronę obracać. Natomiast wiesz, to jest w ogóle też ciekawe, bo to co powiedziałeś na przykład w kinach, że cała ta rewolucja obyczajowa, ona ma miejsce tak naprawdę już od wielu, wielu lat. To nie jest tak, że to się stało w ostatnich 3 latach. Tak naprawdę to trwa od wielu, wielu lat. Natomiast w grach, gra, która jest medium dosyć młodym, my próbujemy, czy też próby są zrobienia tego, co jest w filmie, w bardzo krótkim czasie. I wiesz, każda rewolucja wprowadzana zbyt nagle
sprawia, że jest bardzo duży sprzeciw społeczny, bo po prostu jest tak. To za dużo, za intensywnie i ludzie po prostu tego nie chcą. I tutaj w ogóle też odniosę się do takiego komentarza. Ostatnio pod Enerflashem ktoś zarzucił mi, że jestem samcem alfa, nienawidzę lewaków i ogólnie, wiesz, promuję inferi. Ja myślę, że ty to jesteś Sigma już w ogóle. Tak, już że jest, lubią jesteś Sigma. Typów, którzy lubią laski, nie? No i wiesz, ja golesiowi odpisałem, mówię, słuchaj, okej, widzę, że jesteś znawcą w tym temacie, więc jeżeli chcesz pogadać ze mną o grach, o tym temacie, to powiedz mi, w jakiej grze pierwszy raz padło słowo homoseksualista. Wydaje się to głupie, ale z drugiej strony jest to moment, w pewien sposób, kiedy przeskoczyła pewna klapka, kiedy gry troszkę wyszły z szafy, jest to ważny moment, bardzo ważny moment dla wszystkich, którzy się tym interesują i dla wszystkich, którzy tą lewicę jakoś tam nawet popierają, tak? Jeżeli chodzi o gry, to jest to moment przełomowy. I nie doczekałem się odpowiedzi, bo oczywiście, wiesz, gość pewnie wszystkie informacje, które miał, to w przeciągu, powiedzmy, ostatnich 2 lat zebrał. Jeszcze mi tam zarzucał, że nie wiem, co to jest ta moda, czy też ten trend walk i tak dalej. W każdym razie nie doczekałem się na... Więc zdecydowałem, no jeżeli nie wie, no to nie będziemy mogli porozmawiać na tym samym poziomie, bo jego wiedza w zasadzie jest jakby, wiesz, od pewnego momentu do dzisiaj, a to, co było wcześniej, to nie. I to też nie jest prawda, że wcześniej mniejszości seksualne w grach się nie pojawiały. Pojawiały się, ale było to wprowadzane... Z ciekawości, skoro o tym mówimy, no. Bo ja próbuję, szukam w głowie, to jest bardzo fajne pytanie, które zadałeś, ale z ciekawości oświeć mnie, w której grze, jeżeli pamiętasz, w której grze padło po raz pierwszy słowo homoseksualista. Orion Conspiracy. Była to gra przygodowa, w której... Które lata mniej więcej? Co to jest? 98 albo 99. Gość przybywa na stację kosmiczną, na której zginął jego syn i się okazuje, że jego syn był w związku z innym mężczyzną. I tam pierwszy raz pada słowo właśnie, że był homoseksualistą. I to jest w ogóle ciekawe z kilku aspektów, bo w tamtym czasie, kiedy Orion Conspiracy wyszedł, to nie powodowało żadnych reperkusji. Wszyscy po prostu to przyjęli. Było to pewnego rodzaju uwarunkowaniem scenariusza i wszyscy jakby podeszli do tego, tak jest. Ale zauważ, że wtedy te wszystkie mniejszości były wprowadzane powoli. Kolejnym, wydaje mi się, sporą cegiełką była druga część Fantasmagorii, gdzie jeden z bohaterów, Trevor, jest również gejem i nawet podbija do głównego bohatera Craiga. I to jakby różnica była taka, że postać nie była wygenerowana komputerowo, tylko grał ją aktor. Więc ten oddziaływanie tego było, wydaje mi się, jeszcze bardziej silne. Większy impact, jasne. Tak. I czy miało to jakikolwiek odbicie wśród graczy, że podniosły się głosy niezadowolenia? No właśnie nie. Właśnie nie. Postać była uwarunkowana również w scenariuszu, jako nie dlatego, że była, bo była. Było to uwarunkowane w pewien sposób w scenariuszu. I ludzie to łyknęli. I ja uważam, ja do dzisiaj uważam, że Fantasmagoria jest dwójka świetną grą i ją uwielbiam. Jest dużo takich gier, w których były te mniejszości wprowadzane delikatnie. Na przykład Final Fantasy VII był Barrett, nie? Który był czarny. Oczywiście. To jest w ogóle do Japonii, to w ogóle jeszcze dojdziemy. I tak, ale bo Japonia jest specyficznym, rynkiem. Ale skoro jesteśmy przy pierwszych razach, jeżeli chodzi o tą kwestię, to ja spytam cię o inną kwestię. Nie o słowo homoseksualista, tylko spytam się ciebie, czy kojarzysz mniej więcej kiedy albo w jakiej grze pojawił się po raz pierwszy pojawiła się postać homoseksualna? To w jakimś Mario chyba było, o ile dobrze pamiętam. Wiesz co? Nie wiem, czy ta odpowiedź wszystkich zadowoli, bo nie będzie to postać per se stworzona przez deweloperów, ale w Ultimie 6, to jest gra z 1990 roku. W Ultimie 6, to jest Lorda Britisha, tak? Od Origins, tak? Czekaj, 6, nie pamiętam podtytułu w tym momencie. Znaczy, no, Fate chyba coś tam. Lord British, tak? Tam ten. Ale potem w kosmos tam poleciał. To była pierwsza gra, w której mogłeś, bo tam tworzyłeś postać i mogłeś stworzyć swoją postać jako postać homoseksualną. To jest pierwsze, co ja kojarzę, jeżeli chodzi o w ogóle rynek gier wideo. Także mówię, nie wiem, czy to zadowoli niektóre osoby, jeżeli chodzi o bycie pierwszą osobą homoseksualną, no bo nie została stworzona per se przez deweloperów, ale ty mogłeś taką postać sobie stworzyć i z tego, co kojarzę, to jest pierwsze w ogóle podejście. Także już trochę lat temu. No i też, wiesz, jest zarzucanie, że na przykład nie było silnych postaci kobiecych w grach, co jest też sporym kłamstwem, bo te kobiety w grach występowały, aczkolwiek trzeba sobie uświadomić to, że
kiedyś, powiedzmy w latach 80., granie było bardziej męską domeną niż żeńską. I nie ma się tutaj co kłócić, bo po prostu granie było raczej takie, że to dzieciaki grają i nastolatki, głównie grali chłopaki, a nie grały dziewczyny. Natomiast nie jest prawdą, że tych postaci kobiecych nie było. No chociażby, nie wiem, Metroid, tak? Co prawda dowiadywaliśmy się na końcu, że główna postać. Ciekawy jestem trzeba było też, przejść grę. Ciekawy jestem właśnie, jak się gracze dowiadywali, jaka była ich reakcja na to, że ona zdejmuje ten hełm i się okazuje, że jest kobietą. Czy miało to dla nich jakiekolwiek znaczenie? Czy zmieniało cały wydźwięk całej gry? Czy nagle stwierdzali, że ta gra to gówno, nie? Bo grało mi się fajnie, ale w momencie, kiedy się dowiedziałem, że to jest kobieta, ale to gra kobieta, to gówno, tak? Znaczy, wiesz co, myślę, że być może kilku wariatów na świecie się znalazło, którzy mieli takie jakieś dziwne, skrajne podejście, ale dla większości osób, no, jakby ustalmy, może nie ustalmy, ale jakby powiedzmy oczywistość, no większość osób jest normalna i będzie miało to zupełnie gdzieś. Czy był jakiś wydźwięk? Okej, to może było zaskoczenie, może to było takie właśnie fajne, pozytywne zaskoczenie. Słuchaj, no okazało się pod koniec kobieta, fajna, silna, mocna postać, nie ma problemu, bo tutaj często, wiesz co, moglibyśmy iść do kinematografii i wspomnieć Jezu, no wspomnieć Ripley z Obcego, moglibyśmy wspomnieć Sarę Connor z Terminatora, moglibyśmy pójść w grę i rzucić oczywistość typu, nie wiem, Lara Croft choćby. Jest tych postaci jak najbardziej sporo, tylko to, co mówisz. Jedna rzecz to to, że w większości męska część populacji grała. Okej, z drugiej strony też w większości męska część populacji robiła gry. Więc jeżeli chcieli robić grę w jakiś konkretny sposób, to w taki sposób je robili. I to, czy gra była dobra, czy była zła, to już była zupełnie inna kwestia, bo to wcale nie jest powiedziane, bo tutaj często słyszę, co właśnie jakby ktoś ucina argument w połowie i uważam, że to jest bzdura. Ktoś mówi, okej, grali w większości chłopaki, więc było większość postaci męskich, nie było silnych postaci kobiecych, to przed chwilą ustaliliśmy, że jest bzdurą, ale daje się w domyśle taki argument, że no, że wszystkie te gry, gdzie byli faceci, były dobre, co jest bzdurą. Przecież masa gier jest zła bez względu na tego, czy protagonista, czy protagonistka jakby występują. Więc nawet jeżeli weźmiemy, gdybyśmy się chcieli pobawić albo wyrzucić sobie kartę Uno, to możemy powiedzieć, dobra, większość gier było z męskimi postaciami, no ale w takim razie większość złych gier było z męskimi postaciami. Jakby to jest oczywiście taki argument, wiecie, wyciągnięty z czterech liter, no ale liczbowo by się zgadzało w takim wypadku, więc absolutny intelektualny jakiś miszmasz i nie można w tą stronę iść. Myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o jakieś dziwne takie podejście, bo często słyszymy i tutaj raczej też lewa strona zazwyczaj krzyczy, że okej, ale postacie na przykład kobiece są miałkie albo inaczej, teraz w ostatnich latach to jest bardzo mocno nagromadzone, wspomnijmy znowu z filmów, choćby Jezu, Kapitan Marvel, choćby Madame Web, tak, gdzie często się krzyczało, że film się nie sprzedał, ale w grach jest oczywiście to samo, żeby było jasne. Film się albo gra się nie sprzedała, bo seksiści, bo rasiści, inni iści, szyści i w ogóle, co nie? Jakby buzzwordy latają dookoła, cudowna rozmowa, tak? Najlepsze jest to, że w większości wypadków, jak wejdziesz w dyskusję z taką osobą, to ona nie tłumaczy, ona po prostu rzuca buzzwordy, bo są popularne, bo się nauczyła, ona powtarza. I w ogóle powtarza, to jest ciekawe, oni nie mówią swoich przemyśleń, oni się nie zastanawiają nad tym. Oni powtarzają czyjeś przemyślenia, czyjeś opinie bez jakiegoś wkładu własnego, co jest absurdem. Natomiast koniec końców gra nie jest zła dlatego, że była kobieta albo film. Jest dlatego, że ta postać została po prostu absurdalnie źle napisana. O to nam chodzi w grach, w rozrywce. Jeżeli dostaniemy, to jest coś, o czym wspominałem zresztą na ostatnim podcaście, coś, o czym wspominałem przy okazji seksualizacji postaci zarówno damskich, męskich w grach wideo. To nie chodzi o to, że będziemy nie lubić per se, ja nie mówię, że nie ma takich osób, ale to jest jakiś skrajny wyjątek, bo to samo będzie u kobiet i u mężczyzn, którzy jakieś dziwne seksistowskie rzeczy powiedzą, ale w większości wypadków my będziemy lubić grę, jeżeli gra będzie dobra, jeżeli postać będzie dobrze napisana, jeżeli historia będzie wciągająca, a jeżeli to nie jest gra, gdzie historia gra dobrą rolę, to gameplay, który będzie nas wciągał, a nie to, czy akurat nie to, co postać, którą kieruje, ma między nogami albo nie ma między nogami. Znaczy, fajne jest też tutaj, czytam, w zasadzie już przeczytałem, jak powstawał Tomb Raider. I tam mieli właśnie podobny problem. To był 98 czy tam 96 rok i pierwszy Tomb Raider też się zastanawiali, czy postać kobieca będzie grą, sprawi, że gra się sprzeda.
I to jest właśnie jeden z aspektów, który chciałbym właśnie podnieść, no, wracając jeszcze do tego Tomb Raidera, dokończę. I okazało się, że gra zdobyła mega popularność. Lara Croft stała się rozpoznawalna na całym świecie i chyba nie ma gracza, który by jej nie znał, przynajmniej z nazwy samej, imienia i nazwiska. Natomiast te pieniążki, to jest tutaj bardzo ważny aspekt, bo wiesz, zastanawiam się na przykład, tak patrząc na Disneya, są dużo artykułów na internecie, przez ostatni chyba rok stracił miliard dolarów Disney na 6 chyba wpadkach, to między innymi Marvel, tam te wszystkie rzeczy, nie? I wiesz... No niedawno była też parę miesięcy temu afera ze Śnieżką, tak? No tak, i mała Syrenka, i zastanawiam się nad jednym, bo... Pieniądz rządzi światem, nie? Disney na razie sobie robi te filmy, traci na nich pieniądze, ale w którymś momencie akcjonariusze powiedzą: hola, hola, my tutaj zainwestowaliśmy w akcje, wydajecie takie gnioty, my już tego nie chcemy, więc trzeba tą politykę zmienić. I zastanawiam się, czy nie musi to być Disney, to może być każda inna duża firma jakaś, ale musi być duża, której nastąpi przeskok, że nagle stwierdzą: kurczę, no może już dosyć tracenia tych pieniędzy, może zróbmy coś, żeby te pieniądze faktycznie zarobić i zróbmy coś dobrego. I powiem tak, nie wiem na ile jest prawdy w tym, że ludzie nie poszli chociażby na ten The Marvels, to się nazywało? Marvels? Trzy dziewczyny Captain były? Marvel z kobiecą wersją. Nie, trzy takie dziewczyny były. Trzy babki. The Marvels. Ciekawy jestem, na ile było w tym prawdy, że nie poszli dlatego, że... seksiści nie poszli, więc wynika z tego, że absurdalna sytuacja, że film odniósł klapę dlatego, że męska część populacji na nią nie poszła. A jeszcze jest absurdalniejsze w tym, mi się strasznie podoba, że przytoczyłeś ten przykład, bo wejdźmy na chwilę w logikę. Wejdźmy w logikę w ogóle tej wypowiedzi, którą oni powiedzieli, i wejdźmy w logikę tego, co było w tym filmie. Film miał w założeniu być skierowany do damskiej części publiczności. Miał pokazywać silne, niezależne kobiety, mocne kobiece postaci superbohaterskie i być skierowany dla kobiet. Czyli jeżeli był skierowany dla kobiet i nie sprzedał się, no to nie mężczyźni zawiedli, tylko właśnie, kobiety. Właśnie. A idąc w myśl ich narracji, no to kobiety są seksistkami, bo nie poszły na film skierowany do kobiet. Ale w ich narracji oczywiście mężczyźni, tak? Czyli mężczyźni w takim razie zawiedli. Idąc tutaj dalej, tak naprawdę męska część populacji odpowiada za to, czy film się będzie oglądał, czy nie. Oczywiście. Z tego tak wynika, patrząc logicznie. Patriarchat kinematograficzny. Więc wiesz, to jest teraz w ogóle taka ciekawa historia, bo no co dalej? Czy teraz filmy nadal będziemy robić dla kobiet, które i tak nie pójdą? One, wiesz, większość podejrzewam, że lubi głośno krzyczeć w internecie, nie widząc tego filmu, nie? Tak mi się wydaje. Jest też często taka sytuacja. Każda osoba, która napisała komentarz, była na tym filmie, to był to najbardziej kasowy film świata. Okazało się, że była totalna wtopa. I to jest w ogóle, wiesz, ciekawa rzecz, kiedy tak, wiesz, logicznie zaczniesz się nad tym zastanawiać. Zastanawiam się też, czy nie jest podobnie z grami. Czy męska część populacji odpowiada za największą sprzedaż gier? Dzisiaj ilość graczy męskich, żeńskich jest mniej więcej na połowie, ale tak jest. Musimy pamiętać, że kobiety bardzo często grają w takie proste gry, na przykład, bo znaczy chodzi mi o to, nie chodzi mi o to, czy to jest mądre, czy niemądre, chodzi mi bardziej o to, że dzisiaj wrzucamy do wora gracz, osobę, która gra w kryształki na telefonie, osoba, która gra w sapera, to wszystko są gracze, tak? I męska część populacji, powiedzmy, lubi na przykład strzelanki. Nie znaczy, że kobiety nie grają w te gry. Grają, ale są zdecydowanie w mniejszości. Nie mam tych tutaj akurat takich statystyk, ale zakładam, że na przykład, nie wiem, w Call of Duty no więcej gra męskiej części populacji, czy na przykład Force, bo jest to bardziej jakby męska rozrywka, tak? Natomiast jeżeli spojrzymy na to globalnie, no to graczy jest po połowie, więc te kobiety grają swoje jakieś gry, które my na przykład oczywiście gramy, tak. Bądź no nie gramy po prostu, nie? Nie, wiesz co, nie jest tajemnicą, że tutaj aspekt psychologiczny nam wchodzi w grę, nie jest tajemnicą, że w większości wypadków, no bo pamiętajmy, że to jest cały czas spektrum, tak? To nie jest zero-jedynkowe, że każda kobieta gra w jedno, a każdy facet gra w drugie. Bzdura, żart, co nie? Choćby, pozdrawiam Martynę, jedną z moich studentek, która ochoczo gra w CS-a i lubi strzelać heady, co nie? Ale
ewidentnie w większości wypadków kobiety wybiorą gry prostsze. Bardzo często są to, tak jak wspomniałeś, proste gry mobilne, bardzo często będą to proste strategie ekonomiczne lub wariacje, proste gry zręcznościowe. Co nie znaczy, że nie jest, że gry w ogóle nie, jest, że kobiety w ogóle nie grają w gry trudne. Bzdura, żart. Tutaj mogę z tej strony, o przy okazji pozdrowie, kiedyś o niej wspominałem przy okazji któregoś podcastu, gdzie pytałeś o Tekena i zawodniczki tekenowe, pozdrawiam Anitę razem z mężem, w takim razie z Wrocławia, gdzie w trójkę przez szmat czasu przegraliśmy masę misji w Monster Hunterze, Monster Hunter World, Monster Hunter Rise i swoją drogą Anita radzi sobie fenomenalnie w tej grze i bije sporą część męskiej populacji, jeżeli chodzi o granie w Monster Huntera, więc nie jest tak, że tutaj mówimy zero-jedynkowo, znaczy, no nie. Nie generalizujemy, tak? Oczywiście, bo wiadomo. Znaczy ja bym powiedział, że tak, że trochę generalizujemy, ale nie jest to generalizowanie negatywne, to jest swego rodzaju posłużenie się statystyką i założenie, że jeżeli mamy spektrum, jeżeli spektrum nam idzie tego, no to w tej głównej części ta większość gier będzie raczej grami prostymi, a na samym początku spektrum mamy najprostsze, na samym końcu te najbardziej zaawansowane. Ale no, nie bądźmy tutaj właśnie, nie bawmy się w izmy, szizmy i inne, kurde, dziwne buzzwordy, no bo tak nie jest, tak? Ale możemy założyć śmiało, znaczy to nie jest nawet założenie, to jest to, co z angielskiego bardzo lubię, to stwierdzenie what data indicates, czyli ze statystyk wynika ewidentnie, że jest ten podział między płcią piękną a płcią brzydką. Ciekawe, czy to kogoś obrazi, jeżeli teraz tak powiedziałem. Więc jest różnica. Ja się obrażam teraz. Tak? Ja się obrażam, okay, że dobra. Jestem płcią brzydką. To wiesz co, to ja się sam wyrzucam w tym momencie. Ale wiesz co, Krzysiek? Ja myślę, że ja cię rozgryzłem. Ty teraz tak próbujesz, mi się wydaje, że w tym podcaście starasz się troszkę tak, wiesz, rozmawiać, troszeczkę pokazać dwie strony. Ale ja myślę, że wiem, jaką osobą naprawdę jesteś. Ja widziałem twoje. Ja widziałem twoje zdjęcia i ty tak naprawdę masz bujną czuprynę. To nie jest prawda, że ty łysiejesz. Ty po prostu golisz się, żeby pokazać jak najwięcej swojej białej skóry. Tak. To tak. White power. Tak, ewidentnie rasizm z ciebie wychodzi, Krzysiek. Wiesz co, teraz chciałbym przejść do kolejnego mega ciekawego aspektu. Mianowicie mamy rynek amerykański gier, gdzie no aktualnie można powiedzieć, że dzieje się tam dużo, jeżeli chodzi o tą całą kwestię silnych kobiet, mniejszości etnicznych i seksualnych, i te gry bardzo często są bardzo negatywnie komentowane przez graczy. I mamy rynek japoński, azjatycki. Ja mówię japoński, ale chodzi mi o rynek azjatycki. Jeżeli gdzieś powiem, że chodzi mi o Japonię, to ogólnie chodzi mi o rynek azjatycki, bo tam chodzi jeszcze też Hongkong i tak dalej. Rynek azjatycki, który ma w dupie to w całą te trendy woke, robią po prostu gry po swojemu. Jeżeli mają jakby postacie kobiece, to na pewno one będą miały duże cycki, długie nogi, będą takimi właśnie postaciami kobiecymi, jak to się mówi, nierealistycznymi, tak? Bardzo teraz ponętne kształty. Tak, tak, chociażby ostatnio Final Fantasy VII, a niedługo Stellar Blade na przykład. I teraz wydaje mi się, że Japonia, czy też Azja zobaczyła, że jest tutaj pewna nisza, w którą można się wepchnąć i rozepchnąć się łokciami. Oni nie muszą patrzeć na to, czy są postacie czarne, czy są homoseksualne, czy są kobiety silne. Oni po prostu robią swoje, robią to, czego gracze męscy chcą. I zauważ, że te gry, czy też może inaczej, komentowanie, czy też darcie japy o to, że na przykład kobiety wyglądają w Final Fantasy, tego nie ma. Dlaczego? Bo te głosy by trafiły w próżnię. To jest właśnie trochę tak, że walka jest trochę bardziej wybiórcza. Walczymy na tym rynku, gdzie jest posłuch, gdzie możemy coś wskurać, na rynku, którym totalnie by nas olał, nie robimy, tak? I to jest, wiesz, to się odnosi w ogóle nie tylko do tego, bo możemy iść, nie wiem, gdzieś tam do Luwru i polać słynny obraz farbą i tam jakoś tam się to będzie w jakaś mediach, jakaś aferka i tak dalej. Jeżeli byśmy zrobili to w Azji, to nikt by nie patrzył, czy ty jesteś aktywistą. Byś poszedł do pierdla, dostałbyś pewnie taką grzywnę, żebyś w życiu jej nie wpłacił i nikt by się tym nie przejmował. To jest zupełnie inny jakby sposób myślenia i ten sposób myślenia wydaje mi się, że i dzisiaj Azjaci doskonale potrafią wykorzystać. Oni nie są, nie ma tam Sweet Baby Ink. Nie, Sweet Baby Ink jakby poszedł, nie wiem, do Square i powiedział, że tutaj musi być, to by
to by ją po prostu wyśmiali, nie? Że wiesz, tak. To jest zupełnie inna kultura. I ta kultura w ogóle jest, to jest w ogóle stary, cała ta kultura Azji zaczyna przenikać do Europy i to nie tylko w grach. Ostatnio oglądałem takiego typa, który komentuje TikToki, nie? I był TikTok, w którym kobieta wypowiadała się, że gdzieś tam na lotnisku i mówi, że każdy biały mężczyzna chodzi z Azjatką. Ma dziewczynę Azjatkę. Dlaczego? No dlatego, że ta kultura w Azji jest taka, że kobieta ma być kobieca. Są dwa aspekty. To, co powiedziałeś, tak, że mimo wszystko... jest ciekawe, bo znowu poruszamy rynek mocno amerykański. Rynek matrymonialny w Ameryce, jak najbardziej, możemy tym się posłużyć. Jest zupełnie inne podejście. I tutaj znowu, żeby nie było, że mówimy, że wszystkie kobiety, albo że wszyscy mężczyźni, bo dotyczy się obydwu stron barykady, tak? Ale często się słyszy, że w Ameryce faceci to zazwyczaj idą w stronę pimpa, czada i nie wiadomo kogo jeszcze, tak? A że kobiety to gold diggerki, nie wiadomo jak wysokie wymagania i tak dalej. Oczywiście to jest, to bije z social mediów, jest to swojego rodzaju programowanie społeczne, jest to swojego rodzaju naleciałość kulturowa. I mamy też tak zwanych, jak oni się nazywają, passport bros, czyli ludzie, którzy, chłopaki, którzy, mężczyźni wyjeżdżają za granicę, na przykład generalnie Azja jest tutaj dobrym targetem, gdzie kobiety są bardziej kobiece, gdzie ten powiedzmy klasyczny podział jest bardziej widoczny, jest bardziej naturalny dla ludzi i po prostu im odpowiada, ale jest jeszcze drugi aspekt, o którym warto tutaj wspomnieć. Lubimy rzeczy, które są inne, które są egzotyczne, no więc dla powiedzmy białego chłopa jak ja czy ty, w większości wypadków Azjatki mogą być bardzo atrakcyjne, więc ale ty, jeżeli polecisz do Azji, na przykład do Japonii, ty też jesteś wtedy no, atrakcyjny, tak? No, bo ty tak, też wtedy bo... jesteś, wtedy ty też jesteś czymś zupełnie innym, tak? Wiesz, z moim 1,92 m to bym tak chodził i wszystkich oglądał, nie? No co, ty byłbyś białym gigantem wtedy. Ale jest coś takiego, że ten rynek azjatycki znalazł bardzo fajną niszę, w której, która jest do zagospodarowania i oni będą kontynuować to i większość gier, które, chociaż nie grałem jeszcze w Dragon Dogma, ale w Dragon's Dogma też są ładne postacie kobiece, przynajmniej na trailerze widziałem. Są, znaczy wiesz co, jakby końcową kwestię, bo nie chcę tutaj w 100% wchodzić w grafikę, bo recenzja się powoli zaczyna przygotowywać, już jestem, myślę, że na końcówce w ten weekend powinienem finiszować. Natomiast jeżeli chodzi o kreator postaci, Jezu, jakie on ci daje możliwości. Ja nie jestem, i to wielokrotnie, ani ty mówiliśmy, fanami nie wiadomo jakiego kreowania postaci, ale tak, daje ci możliwość zrobienia naprawdę bardzo zaawansowanych elementów, nie tylko twarze, elementy ciała, naprawdę tego jest sporo. I tak, jeżeli ktoś chce, pal licho, że będzie przez całą grę biegać w zbroi, jakby to jest nieistotne, ale jeżeli ktoś chce, może sobie naprawdę fantastyczne postaci zrobić. Gdzieś tam ostatnio nawet trafiłem na filmik, że ktoś zrobił Michaela Jacksona i naprawdę wygląda bardzo podobnie. Czyli... ale tak, postaci kobiece potrafią być bardzo ładne. No, chociażby ostatnio właśnie też we wspomnianym przeze mnie finalu i siódemce. Ale wiesz co? Jedna rzecz mi się przypomniała, przed chwilą mówiłeś. Wspomniałeś o Stellar Blade. Okej, było troszeczkę zamieszania. Były próby krzyków, oczywiście, gdzie Hameryka, no bo ze względu na to, co mówiliśmy przed chwilą, tam będzie raczej najgłośniejszy odzew w tego rodzaju kwestiach. Było oczywiście mówione o tym, że jest to postać mocno nierealistyczna, że jakby te klasyczne buzzwordy, tak? Męska fantazja. I to jest ciekawe, bo jak słyszę męska fantazja, to jest mówione pejoratywnie. Mówimy o tym, że o, bo to jest męska fantazja. I co z tego? Jakby mężczyźni nie mogą mieć fantazji, jakby nie mogą zrobić postaci, która będzie dla nich atrakcyjna, no budźcie się troszeczkę, co nie? Tak samo jak są postaci męskie, które są dla kobiet atrakcyjne. Fantastycznie, niech ludzie je robią, niech mają coś atrakcyjnego dla siebie. No, ale tak czy inaczej, była sonda publiczna, gdzie było pytanie, najpierw w ogóle inna kwestia. Było o tym, że postać nierealistyczna, więc pokazali filmik z motion capture z kobiety, której kształty przynieśli do gry. No i ludzie troszeczkę zamknęli japę. No, ale później było mówione o tym, że wiesz, dziewczynka, że osoba małoletnia, różne takie bzdury. Zrobili sondę. Jak sądzicie, ile ona ma lat? I tam właśnie były takie teksty, że nastolatka, coś takiego. Po czym ja teraz, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale ona ma 30+, chyba 32 lata.
Znaczy, no ludzie troszeczkę, wiesz, ponownie zamknęli japy. Tak, ale tutaj, wiesz, w kwestii wieku postaci z gry to jest takie, wiesz, mogli sobie powiedzieć równie dobrze 50. Aktorki. Aktorki. Okej. Nie dopowiedziałem, wybacz. Myślałem, że postaci z gry. Natomiast, wiesz, no to jest, gra jest, o ile dobrze pamiętam, w Hongkongu powstaje, Stellar Blade, i to jest też tak, że te wszystkie głosy tam do tego Hongkongu nie dotrą, nie? To, wiesz, może wydawca w Ameryce powiedzieć, ale wydawca, wszystko się rozbija o pieniążki. Jeżeli gra jest, głośna, to nie wydanie jej, dlatego że główna postać ma wielką dupę i duże cycki, to jest, jak wiesz, po prostu odebranie sobie zarobku i pieniędzy, nie? Także to się nie stanie. Natomiast wszystkie te, cała ta kultura kancelowania, ona przynosi odwrotny skutek, chociażby tak było w Hogwarts Legacy, gdzie było darcie, jak grasz, to jesteś w ogóle, jesteś faszystą, nazistą i w ogóle, nie? I nie graj. I co? Wystarczy, że kupiłeś tą grę i jesteś najgorszym śmieciem, jakby zrównany z ziemią. I zobacz, ile tych faszystów po świecie chodzi, skoro gra okazała się mega hitem, tak? Mega absolutnie wielkim hitem, nie? I to jest, wiesz, natomiast... Miliony ludzi na świecie przyznali się, kupując grę, do tego, że są seksistami i faszystami. Tak. No i ciekawy coming out. To jest właśnie to, że bardzo często negatywna próba wpłynięcia przyniesie zupełnie odwrotny skutek. Zresztą taki jest ten kurator ze Sweet Baby Inc. tak naprawdę, nie? On, nie robiąc niczego złego, pokazując, w której grze maczało łapy Sweet Baby Inc., no to jakby przyczynia się do tego, że gracze mówią, aha, dobra, to ja tej gry nie będę grał, nie? Bo coś. Natomiast, wiesz, no są absurdalne i ekstremalne sytuacje, jak chociażby w ostatnim Suicide Squad. No gra nie była za dobra, nie da się ukryć, ale to bardzo podniosło ciśnienie graczom w kwestii tego, jak załatwiono sprawę Harley Quinn, która zabija Batmana, nie? Sama ta scena była dosyć taka wymowna. Ja powiem ci, że na początku, grając, jakby nie odczułem tego. Znaczy, że to jest, wiesz, pokazanie, że dominacja kobiet i zabija takiego męskiego bohatera. Takie, wiesz, takie są narracje. Ja grałem, okej, nie? Przyjąłem to do wiadomości, nie zastanawiałem się, szedłem dalej. Ale potem właśnie zacząłem nie czytać. Nie szukałeś drugiego dna w tym tak, wszystkim. Tak, ale zacząłem czytać właśnie na internecie. Także to jest trochę też tak, że gracze, którzy są z drugiej strony barykady, też bardzo często dopatrują się dziury w całym. Nie zawsze musi to być faktycznie jakoś poparte jakimiś dowodami, że faktycznie tak się stało, że to nie był zamysł deweloperów, tylko ktoś tam maczał rączki i stwierdził, że tak ma być, bo tak będzie pokazane właśnie, że kobiety są silne i tak dalej. Także są sytuacje w grach, w której ten fałsz od razu wychwycisz. Bardzo często te historie, które są opowiadane, one są totalnie z dupy. Była taka gra ostatnio od EA z Gwiezdnych Wojen, to się nazywało chyba X-Wing Rebels? X-Wing vs. TIE Fighter Rebels? Wiesz, o co chodzi? Nie kojarzę. Wiem, że była, ale nie zagłębiałem się w tytuł, więc tutaj się nie będę wypowiadał. To był taki symulator, powiedzmy, jak kiedyś był TIE Fighter i X-Wing, i tam jest w pewnym momencie, rozmawiasz sobie z pilotami z Imperium, i jeden z pilotów Imperium mówi, że no, musi wrócić do domu i odwiedzić męża, nie? I to było tak rzucone totalnie jakby z dupy, nie? Jakby ktoś, wiesz, opowiadał ci o fizyce kwantowej i nagle ktoś powiedział, że no, lubię mieszać beton z gównem, nie? I wiesz, tak się zastanawiasz, co to ma do rzeczy w ogóle, nie? I bardzo często te próby są takie kalekie z tego względu, że one są jakby całkowicie od czapy. One nie mają jakby pewnych zaczepów scenariuszowych, fabularnych, które gdzieś można by było odnieść, nie? To jest takie, wiesz, stwierdzenie po prostu, zróbmy tak, to uspokoimy środowiska lewicowe. Niech on tak powie, że jedzie odwiedzić męża i koniec, nie? No dodam, że oczywiście pilot był męski, tak? Że znaczy, cholera wie, czy tam teraz męski. Może się identyfikował jako TIE Fighter, nie? Na przykład, albo Apache, śmigłowiec bojowy, tak. Potężne rakiety. Ale wiesz co, fajnie, że o tym mówisz, bo chciałbym zatoczyć delikatne koło teraz. Chciałbym, żebyśmy właśnie tym przykładem rozpoczęli kolejny taki temat tej dyskusji. Mianowicie, wspominaliśmy o tym, co się działo na Oscarach, jak to było zaimplementowane, że jest lista, którą trzeba odhaczyć. Bardzo podobnie jest w grach i myślę, że to będzie troszeczkę jeszcze przez jakiś czas pchane
dalej. No mam nadzieję, że ewidentnie zostanie niedopchane i jakby gracze czy też branża to wypchnie. No, ale oczywiście, tak, zobaczymy, zobaczymy. Prędzej czy później tak się na pewno stanie. Natomiast chodzi właśnie o to, co powiedziałeś, czyli dodanie wątku, dodanie postaci tylko dlatego, żeby nie było, że jej nie ma. Dochodzimy do momentu, gdzie ja myślę, że tutaj dwie strony na tym tracą, bo z jednej strony deweloper, wydawca jest przymuszony w pewnym sensie, no ale biorąc pod uwagę obawy przed kancelowaniem i stratami, to jest potężna inwestycja, nie oszukujmy się, robienie gier nie jest tanie w obecnych czasach, więc w pewnym sensie deweloper, producent jest przymuszony, żeby coś umieścić, nawet jeżeli to nie pasuje do jego wizji. Więc robi to tylko, żeby odhaczyć, żeby były checkboxy. To jest, to jest, to jest, to jest. Jakby mamy dupochron, nikt nam nie powie, że tego nie dodaliśmy, no ale dodaliście to na odwal się, więc nie jest to spójne, nie jest to dobre, nie pasowało to do historii, realiów, ogólnie całego artystycznego aspektu, który przyjęliście, scenariusza i całej reszty. Z drugiej strony mamy graczy, którzy będą to tym bardziej właśnie krytykować przez to, że to widać, że czuć, że ta postać została, postać, wątek, element został dodany, tak jak sam to powiedziałeś, z dupy. Nie pasuje, kuje w oczy, trąci myszką. Zwał jak zwał, ale generalnie obydwie strony na tym tracą, bo przecież są postacie, które zostały świetnie napisane, jeżeli chodzi o homoseksualizm. Ba, wejdźmy nawet, Boże Święty, cofnijmy się nawet do pierwszego The Last of Us, nie tak dawno temu, ale też już trochę lat minęło. Już w pierwszej części wiedzieliśmy, albo mieliśmy zalążki, że Ellie jest homo, albo przynajmniej biseksualna. The Left, Left Behind, dobrze pamiętam podtytuł? No, ten dodatek, tak? No, tak, on już to wyklarował. W drugiej części jak najbardziej ten element był widoczny czarno na białym i nie było żadnych wątpliwości. Chociaż jak dla mnie w pierwszej części absolutnie tych wątpliwości nie było. Natomiast jeżeli mielibyśmy mieć jakąś uwagę, bo była lekki stolcosztorm był związany akurat z drugą częścią The Last of Us. I w moim mniemaniu, bo dwójkę oczywiście ograłem, uważam, że jedynka jest dużo lepsza, ale nie ze względu na postać homoseksualną, tylko ze względu na kwestię scenariuszową. A to, że był lekki dym, jeżeli chodzi o, powiedzmy, PR, jeżeli chodzi o marketing The Last of Us 2, ja też miałem takie wrażenie, że mocno ten aspekt homoseksualny jest gdzieś tam wyrzucany mi w twarz, jeżeli chodzi o trailery, ale w samej grze tak nie jest. I w grę grał mi się jak najbardziej dobrze. To jest bardzo dobra gra wciąż. Więc i mamy te postaci całkiem solidnie napisane. Więc jeżeli znowu wracamy do tego, co kilka razy już mówiłem, i ja to będę mówić z uporem maniaka, bo jakby historia pokazuje, że to jest prawda, historia pokazuje, że to się sprawdza. Dajcie mi bohatera czy bohaterkę, który będzie dobry. Napiszcie tą postać od A do Z, tak żeby ona miała ręce i nogi. Mnie nie będzie obchodziła, co ma między nogami, mnie nie będzie obchodziła, co między te nogi się pcha lub wkłada. Zwisa mi to powiewa, naprawdę ani mnie to grzeje, ani mnie to ziemi. Jeżeli jest ciekawa postać, jest ciekawa historia i ma to ręce i nogi, ja z miłą chęcią tą historię poznam. Jeżeli nie ma to znaczenia gameplayowego, bo gra jest mocno arcade'owa, jest mocno zręcznościowa, wrzucanie jakiejkolwiek informacji, czy ta postać jest hetero, homoseksualna, czy inna seksualna, nie będzie miała dla mnie żadnego znaczenia i nie jest potrzebna. Wrzucanie tego na siłę nic wam nie daje, ani nie daje nam graczom. Wiesz co, tutaj są pewne... ja widzę tutaj pewne... troszkę rozwinę ten twój wątek. Widzę trochę podwójne standardy w całej tej sytuacji. Z jednej strony mamy coś takiego, że chcemy, żeby postacie były realistyczne, tak? Jest, że na przykład Abby w The Last of Us nie jest piękna, no bo jest taka, powiedzmy, bardziej męska, ale że jest realistyczna i tak dalej. Było w Horizon, tak? Że Aloy został jej wygląd zmieniony na bardziej męską, żeby było bardziej realistyczne. Ale z drugiej strony mamy sytuacje, w których tworzone są filmy z czarną Kleopatrą i tam nikt jakby wtedy nie mówi, że hej, to nie jest realistyczne, tak? To nie jest realistyczne. Tak nie było, tak? No, problem jest na tyle poważny, że nawet chyba tam rząd egipski chciał pozwać Netflixa za zakłamywanie historii, nie? Więc z tego co wiem, oni pozwali, ale nie mam pojęcia, jak sytuacja się rozwinęła dalej. Także są tutaj trochę podwójne standardy, tak? Z jednej strony tak, realizm, żeby kobiety nie przypominały modelek, żeby były bardziej realistyczne, ale z drugiej strony mamy sytuacje, w których, nie wiem, bohaterów biały gra czarny aktor, albo i to jest w ogóle zakłamywanie całej historii, wiesz, to ja...
w takim razie, jak kiedyś powstanie kolejna, nie wiem, biografia Malcolma X, no to ja myślę, że go zagra jakiś biały aktor wtedy, tak? Bo no myślę, że nie? Tak. Bo ciekawe, czy jakby no Luthera Kinga odwodna... również trzeba by wtedy właśnie, tak przedstawić. To jest, zobacz, ciekawa rzecz. Jakby była odwrotna sytuacja, nie? Czyli robimy biografię, nie wiem, właśnie Luthera Kinga, Mike'a Tysona, kogokolwiek i gra go biały aktor, nie? Ciekawe, co by wtedy powiedzieli na przykład środowiska lewicowe, nie? No, dlaczego nie? Ja myślę, że możemy się spodziewać, że takie piekło by wybuchło, że nie pytaj. To by był pogrom, ale szczerze, część mnie chciałaby to zobaczyć. Część mnie chciałaby to zobaczyć, być może, i tak, część tego złego Bartka, który chciałby zobaczyć chaos i jak świat płonie, jasne, oczywiście, żeby było jasne, mówię to prześmiewczo w tym momencie, ale z drugiej strony chciałbym zobaczyć te argumenty wtedy z drugiej strony, bo zakładam, że usłyszelibyśmy to, co zazwyczaj się słyszy, czyli okej, okay, ale to jest jakaś wartość historyczna, to jest nasza kultura, to jest i tak dalej. Te same argumenty, które często słyszymy. I to jest ciekawe, bo to, co powiedziałeś o podwójnych standardach, jeżeli, żeby było jasne, wiadomo, że każdy może być rasistą, seksistą i innym faszystą. Nie ma znaczenia twój kolor skóry, pochodzenie i tak dalej. Każdy może być i w każdym zakątku świata się znajdą. Bardzo często powiedzmy z tego amerykańskiego poletka słyszymy właśnie, ale to są zazwyczaj osoby niedoedukowane w kwestii niewolnictwa, bo zazwyczaj tylko tym jednym argumentem się posługują i jeżeli później wychodzi na jaw, że osoby, że czarni również przecież zajmowali się niewolnictwem, są w szoku albo oczywiście jest jakby życie w zakłamaniu, to co mówisz, że jest prawdą, tak? Często się stamtąd słyszy, że ten rasizm był tylko w jedną stronę, czyli białych do czarnych. Pomijamy oczywiście fakt, że biała osoba przecież nie musi być rasistą tylko w stosunku do osoby czarnej, ale też, nie wiem, Azjatów i tak dalej. Swoją drogą to mnie zawsze zastanawiało. W przypadku rasy kaukaskiej mówimy biali, w przypadku rasy, powiedzmy, afrykańskiej mówimy czarni, ale w stosunku do Azjatów nie mówimy, że to jest rasa żółta, tak? Ale to dygresja drobna, prawda? Jeżeli chodzi o kolory. Natomiast często jest tą jedną stronę mówione, co jest ewidentną bzdurą. Przecież nawet wracając jeszcze do Sweet Baby, słyszeliśmy, że przecież w stosunku do białych nie można być rasistą. No nie ma czegoś takiego jak rasizm wobec białych. Tam. A taka najprostsza rzecz, którą moglibyśmy przywołać, jeszcze lata temu, gdyby osoba biała pojechała do Afryki, to wciąż są, nie wiem, czy na dzień obecny to byłoby jeszcze prawdą, ale jeszcze parę lat temu jak najbardziej było, gdzie są plemiona, gdzie osoba biała, gdyby pojechała, no to był krzyk, że diabeł. Prawda? Znaczy, no to i są jakieś tam, były, wiesz, osoby, które zostały zamordowane przez to. Ekstremalne sytuacje, to nawet nie wiem, w Afryce, tam w Amazonii bardziej chyba takie są nadal te... pewnie się znajdą. Ale... Tak, ale chodzi mi o sam aspekt, tak, że wiadomo, że to jest przykład skrajny i on... Nie chciałbym, żeby to zostało potraktowane jako rozciągnięcie na całą rzeczywistość świata. Podaję przykład, że wciąż takie rzeczy są, a lata temu, setki lat temu było tego więcej. I to po prostu istniało, więc jakby powiedzenie, że w stosunku do jedna rasa została wybrana jako, nie wiem, ten kozioł ofiarny i białych można, wiesz, gonić za wszystko, no bo są najgorsi, no jesteś po prostu jesteś po prostu rasistą. Wiesz co, i jakby szefowa Sweet Baby to jest po prostu zwykła rasistka i jakby osoba, którą powinno się wytoczyć, się powinno sprawę, zamknąć ją w cholerę i zrobić to samo, co się robi ze wszystkimi innymi, zazwyczaj z białymi osobami, którym zarzuca się to samo. Na firma do spalenia. To jest w ogóle, wiesz, ciekawa rzecz, bo jeżeli czarny wejdzie w białe środowisko, to zazwyczaj biali go po prostu przyjmą, ale jeżeli będzie odwrotnie, biały będzie próbował wejść w czarne środowisko, to no to będzie niedobrze, bo powiem ci, że wydaje mi się, że właśnie czarni to są najwięksi rasiści z tego wszystkiego, nie biali, czarni są najbardziej... Nie mam statystyk, więc się nie wypowiem, ale rozumiem przykład, o którym mówisz. To jest, wiesz, to jest taka... oni są tak jakby zacietrzewieni w tej nienawiści do ludzi, która tak naprawdę no może ma podstawy jakieś historyczne, ale powiedzmy sobie szczerze, większość z tych ludzi w Ameryce to tak średnio zna tą historię Ameryki, bo tam powiedzmy ta... Która i tak jest dość świeża, no, to jest bardzo młody no kraj. Tak, to jest dosyć młody kraj, ale chodzi mi raczej... Właśnie, no to wiesz, nikt nie mówi na przykład o natywnych... mieszkańcach Ameryki, tak, że oni zostali wyrzuceni ze swoich domostw, nie, czyli Indianie tak naprawdę. Nikt o tym nie mówi. Chociaż widzisz, Sweet Baby tutaj wyciąga sobie takiego asa z rękawa, że oni się postrzegają jako osiedleńcy,
że jakby przyjmują tą winę na siebie, tak? Jakby w słowach oczywiście, przyjmują na siebie tą winę, że oni są osiedleńcami, oni wiedzą, że... Ale co z tego? No właśnie. Świetnie, że to powiedziałeś. Tak? I co z tego? Czyli, że ktoś se stwierdził, że jestem osiedleńcem, ale co z tego? Jaki to jest dla nich profit, tak? Dla tych ludzi, którzy tam, powiedzmy, stracili te swoje miejsca, nie wiem, polowań, czy gdzieś tam, wiesz, gdzie byli zasiedleni kiedyś tam Indianie, tak? Co z tego, nie? To jest w ogóle takie stwierdzenie, które możesz sobie powiedzieć, ale ono nie ma żadnej wartości tak naprawdę. No nie ma żadnej wartości. No bo w jaki sposób przekuwa się na twoje czyny? Tak? Robisz cały czas to samo, jedyne co powiedziałeś na głos, że okej, jakby rozumiem, że jestem tu osiedleńcem. No okej, no i wracając w takim razie już z tej, to jest bardzo ciekawa dyskusja, ale wracając troszeczkę do ten poletek gier wideo, doszliśmy, tak jak powiedziałeś, te podwójne standardy, to, że wyrzucanie osób białych, i to widzimy w kinematografii, widzimy to teraz oczywiście w rynku gier wideo, gdzie dochodzi do tych absurdów, gdzie mamy gry, które są robione w czasach Wikingów. No i wrzucamy tam osobę czarnoskórę, tak? Mamy europejskie średniowiecze i też robimy to, i to jest w ogóle ciekawe, bo najgłośniej krzyczy się o osobach o czarnych. Najgłośniej, bardzo rzadko, prawie nigdy nie słyszę o czymś takim, że okej, ale nie wrzuciliście tam Azjaty, albo nie wrzuciliście tam rdzennego Amerykanina. Nie wrzuciłeś tam osoby czarnej. To jest zazwyczaj. Nie wrzuciłeś osoby czarnej i osoby z poletka LGBT+, i nie wiem, ile tam jest liter. I nie próbuję tu nikogo obrazić. Po prostu naprawdę nie wiem, a wiem, że to się zmienia. Więc jakby idziemy zazwyczaj w tą stronę. Ale ciekaw jestem, gdyby była sytuacja, to znaczy nie jestem ciekaw, ja wiem, co by się stało, bo troszeczkę sobie o tym porozmawialiśmy, gdybyśmy mieli grę, która byłaby osadzona na przykład w Afryce. No i tam nie ma osoby białej. Albo wrzucilibyśmy tą osobę białą. Był Resident Evil 5. No, ciekawe, co by się stało. Dziękuję, tak. Biali. Biały. I dochodzimy do tego, do czego chciałem dojść. Ostatnio, Krzysiek, pewnie słyszałeś, jest afera, bo, znaczy afera to jest grube słowo, ale próbują rozkręcić aferę. No cóż, były remake'i Residentów, czas na piątkę liczbowo w kolejności. No ale... Ale mamy z tym problem. Mamy z tym problem, bo tam się zabija czarny. Krzysiek. Wtedy też był problem. Ludzie trochę... Ale no z drugiej strony, jeżeli akcja dzieje się w Afryce, no to co? No to mają wymyśleć, nie wiem, zielonych, żeby nikt się nie obraził. No to jest tak, no. Ale wiesz, to jest właśnie też przykład, nie? Taki, wiesz, wydaje mi się, taki koronny przykład, gdzie biały alfa mężczyzna zabija czarnoskórych, nie? Także wiesz, to no też tak. to jest... Natomiast tutaj znowu... Nie do pomyślenia. Znowu w tych grach, o których wspomniałeś, ja tu znowu widzę... Trochę podwójne standardy w tym całym tym, bo z jednej strony chcemy, żeby były wrzucane, znaczy środowiska chcą, żeby były wrzucane te postacie czarnoskóre, ale z drugiej strony bardzo często, na przykład w grach azjatyckich, ponownie wrócę do Finala, rynek azjatycki bazuje na stereotypach. Oni jakby nie wiedzą, jak wygląda Amerykanin. No zawsze w grach są przedstawieni po prostu jako jakieś takie dziwaki. Nie? To jest taka klisza. I tak samo chodzi o czarnych. I ci czarni w tych grach, które ja gram, występują. Jest w Jakuzie na przykład jeden sprzedawca w sklepie Popo, zawsze jest czarnoskóry. Mamy Barretta z Final Fantasy, ale oni zawsze są tacy... Takie właśnie klisze, nie? Takie postacie, które bazują na pewnych... Street Fighter, no. To jest ewidentnie cały Balrog, roster, tak? Street Fightera. Mówimy o pierwszych dwóch częściach, zresztą do trzeciej. To jest klisza, taka kalka, no tak, takiego stereotypu z każdego kraju. Balrog, nie? To są tak. Oczywiście, że tak. I to są takie stereotypy, o które nikt jakby nie pruje dupy, nie? I ponownie, wydaje mi się, że nie pruje dupy dlatego, że te firmy są w Japonii i oni nie mają z tym problemu, tak? Natomiast czy nawet nie mieliby problemu, jeżeli by ktoś tam zaczął drzeć. A gdyby taka gra wyszła na przykład w Stanach, no to od razu by było, wiesz, darcie japy, że jak to, że są tacy, że postacie czarnoskóre bazują na stereotypach, że tak nie powinno być. Natomiast wiesz, no... Jest pewnego rodzaju tutaj według mnie właśnie taki podwójny standard. Albo walczymy o wszystko, albo nie walczymy o nic. A tak walczymy tylko to,
tam, gdzie jest nam łatwo, tak? Bo to jest łatwo, tak? Bo powiedzmy Ameryka jest już przesiąknięta całą tą kulturą woke i o tym jest głośno, więc tutaj jest podatny grunt, gdzie możemy o tym głośno krzyczeć, ale tam, gdzie najbardziej tego potrzeba tak naprawdę, bo w krajach azjatyckich najbardziej tego potrzeba, to nie. Absolutnie. No co nas to obchodzi, nie? Bo to... No i druga rzecz... Bo tam nie ma takiego posłuchu, tak, to jest to, co powiedziałeś. No, tam nie będzie aż takiego przejęcia, ale pamiętasz, jak żeśmy rozmawiali o seksualizacji w grach wideo i przytoczyliśmy tą konferencję, czy to było Koei Tecmo? Chyba tak, gdzie dwie dziewczyny skakały, żeby pokazać... Tak, żeby bouncing piersi pokazać. Na chwilę obecną jest to trochę cringe'owe, jak się na to patrzy, ale znowu kulturowo u nich nie było żadnego szoku, jakby to pasowało. Więc ja się zastanawiam nad jedną rzeczą i chciałbym cię tutaj tak spytać, jak ty na to patrzysz, bo z jednej strony, jakby nie powiem nic odkrywczego, tak, że każdy kraj ma swoją kulturę, historię, przyzwyczajenia, rzeczy, na które pozwalają, nie pozwalają. I w którą stronę w takim razie chcemy to popchać? I to jest takie pytanie mocno otwarte. Nie chodzi o to, że cokolwiek komuś narzucam, ale w którą stronę chcemy to popchać? Czy chcemy, żeby cały świat był taki sam, miał dokładnie te same wytyczne co do robienia wszystkiego? Uważam, że to była troszkę bzdura, ale może ktoś uważa, że to byłby dobry kierunek, a może chcemy jednak, żeby pewnego rodzaju rzeczy zostały indywidualne dla tych krajów, jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, jeżeli chodzi o kwestie postrzegania pewnych aspektów relacyjnych, rodzinnych, seksualnych i tak dalej, bo wtedy mielibyśmy większą różnorodność. Ja byłbym zwolennikiem tego drugiego, ale jeżeli mamy w takim razie iść w tą drugą stronę, czyli pozwolić twórcom być trochę indywidualistami w tworzeniu postaci, oczywiście dopóki nie idziemy w nic, co jest niezgodne z prawem i tak dalej, co nie? Więc jeżeli chcemy im pozwolić, no to w takim razie, skoro i nawet Sweet Baby przecież o tym mówi, przecież ich misją jest to, żeby, tak mocno uproszczę, żeby każdy mógł się tam pokazać, tam, czyli jeżeli chodzi o twór. Tak, no oczywiście. Każdy poza białym. Żeby każdy mógł, tak, żeby każdy mógł się ale nie biały. Tak, żeby każdy mógł się pokazać, żeby każdy mógł, wiesz, jakby swoją twórczość, seksualność i tak dalej pokazać, no to albo w takim razie dajemy tą wolność i no nie będziemy każdego wrzucać, bo skoro ta wolność ma być w przekazie i w inwencji twórczej, to się po prostu nie da. Albo robimy miszmasz i w myśl starej zasady, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. A swoją drogą przypomniałeś mi ciekawy cytat. Moja pamięć jak zawsze musi zawieść i będę musiał sobie teraz... czy wygooglam to na szybko? Być może tak, ale być może słyszałeś, zakładam, że tak, o tym, że babka ze studia Indii zatrudnia wszystkich, tylko nie białych. A, nie tak, wiem, czy to do ciebie słyszałem o tym. Gdzieś tam było takie, że się też tam... Zapomniałem teraz studia, pamiętam, zaraz postaram studia, sobie ale czytałem wygooglać. Czytałem tę informację, tak. Natomiast... I tutaj znowu, ona mówiła o tym z taką dumą i mówiła, słuchajcie, to jest ciekawe, bo gdyby to powiedziała biała osoba, to moi drodzy, piekło by zamarzło, świat by spłonął. Ale ona mówi otwarcie, że nie to, że mam coś przeciwko białym, nie to, że biali są źli, ona 3 razy to powtórzyła, nie to, że z białymi jest coś nie tak, ale i gdyby to powiedziała biała osoba w stosunku do czarnoskórej, to w momencie pojawienia się słowa ale, już by szambo tak wywaliło cały Twitter, X byłby zawalony, płonęłoby to wszystko, po prostu by płonęło, ale nie, bo biali czasami mają mikroagresję w stosunku do innych kolorów skóry. Wiesz co, ja tutaj widzę też kolejną taką podwójne standardy, dużo tych podwójnych standardów, mianowicie, jeżeli ja bym powiedział, że nie lubię Arabów, nie lubię, nie wiem, Ruskich, albo nie lubię, nie wiem, Bułgarów, nie? Wszyscy by, okej, no nie lubisz, nie? Ale jakbyś teraz powiedział, że nie lubisz czarnych, no to jesteś rasistą, bo to jest rasizm wybiórczy. Możesz nie lubić Chińczyków, i nikt ci nie powie, że jesteś rasistą, ale jak powiesz, że nie lubisz, nie wiem, właśnie na przykład Afrykańczyków, no to nagle już jesteś turborasistą, nie? Także to jest trochę tak, że rasizm nie opiera się tylko o tym, że na tym, że tylko biali nie lubią czarnych, tylko to działa we wszystkie strony i że czarni nie lubią, oczywiście, bo rozmawialiśmy o tym, że czarni nie lubią białych, że czarni nie lubią, nie wiem, Azjatów, że Azjaci nie lubią białych i tak dalej, tak? I to jest jakby trochę taki podwójny standard, bo głośno jest tylko wtedy, kiedy ktoś powie, że nie lubi czarnych, ale jeżeli powie, że nie lubi, nie wiem,
jakiś tam inny Indian, czy tam, nie wiem, to jakby nie ma tutaj żadnego problemu, nie? Albo nie jest to... Coś tam to, być może beknie, ale... Nie tak rozdmuchane, jak jakby się to odnosiło właśnie do czarnych. Także to jest też takie trochę, wiesz, podwójne standardy, tak? Bo wydaje mi się, że ponownie wchodzimy tutaj w to, że taka sytuacja, w której ktoś mówi, że nie lubi czarnych, byłaby o wiele bardziej nagłośniona właśnie i by ponownie tak trafiło jest. To na podatny grunt, gdzie można by było zrobić z tego małą aferkę, nie? Natomiast w przeciwnym wypadku, no to raczej tak. Natomiast wiesz co, mam taką propozycję dla deweloperów. Wiem, że wszyscy deweloperzy oglądają nasz podcast, najwięksi. Oczywiście, odnośnie, że tak. Odnośnie całego tego Sweet Baby Ink i wprowadzania postaci czarnych, ja mam taką propozycję. Zróbcie grę, w której wszyscy bohaterowie są biali. Zróbcie tą grę tak, zróbcie scenariusz, napiszcie tak, jakby wszyscy byli biali i w ostatnim momencie kilka tych osób po prostu zmieńcie im kolor skóry na czarny. I to będzie najlepsze. Nie trzeba tam kombinować Sweet Baby Ink ze swoimi paluchami, która wkroczy i z dupy jakieś da rady, które nie będą miały żadnego znaczenia, bo że w ogóle tego w grach nie widać. Ale jeżeli postać będzie dobrze napisana i będzie po prostu czarna, a była napisana jako biała, ale nikt tego nie zauważy, że ona kiedyś była biała, bo... Nikt nie będzie wiedział nawet. Nie ma różnicy w kwestii, nie wiem, w grach na przykład, w zachowaniu postaci, czy postać jest czarna, czy biała. Nie ma to na żadnego znaczenia, ale będzie od razu ona z góry dobrze napisana, tak? Równie możemy zrobić to inaczej. Zróbcie grę, w której wszyscy będą czarni, a potem zamieńcie kilku, którzy będą biali, tak? I tu cię zatrzymam. Byłem ciekaw, czy ty to powiesz, czy ja ci wejdę w słowo i zaproponuję tą dygresję. Wydaje mi się, że to nie przejdzie, że podwójny standard. Że podwójny standard. Jak sądzisz, co mogę mieć na myśli? No nie wiem. Użycie między innymi jednego słowa, którego ponoć nie można mówić publicznie, co nie, na N. Jest niesamowite, ale to oczywiście mówię żartobliwie. Zgadzam się z tobą, zgadzam się absolutnie. To jest to, co wielokrotnie powtarzałem odnośnie tego, jak jakość scenariusza, jak jakość pisania postaci potrafi sprawić, że my chcemy tą postać poznać, że ona jest wiarygodna, że ona jest dobra. Mm-hmm. Bo na chwilę obecną i ja przytoczę na chwilę kinematografię, widzimy Race Switche. No, mała syrenka niech będzie tutaj przykładem, tak? Zamiast tworzyć nowych bohaterów, zamiast tworzyć nowe historie, które będą... jakby będą pełną całością, które będą miały ręce i nogi, robimy Race Swapy po to, żeby kogoś zadowolić. I ludzie się często dziwią, no ale czemu to ci się nie podoba? Bo to nie pasuje. Mhm. W tym momencie, kiedy wchodzisz w uniwersum, w które ktoś został stworzony i tylko i wyłącznie zamieniasz to na siłę, jego seksualność, jego rasę, cokolwiek, to nie ma rąk i nóg. To jest bzdura, ludzie widzą, że to jest kpina i nie kupują tego. Stwórz od nowa dobrego bohatera. To samo tyczy się postaci damskich. Stwórz nowego, dobrego bohatera, napisz solidną historię i ludzie będą chcieli to oglądać. Tylko daj mu co, nie rób tego, tylko nie róbcie Mary Sue. Błagam, tylko nie róbcie kolejnej Mary Sue, jak w Gwiezdnych Wojnach najnowszych. Tylko problem polega na tym, że tobie się nie może to nie podobać. Tobie się musi to podobać, bo jeżeli ci się nie podoba, to jesteś rasistą. Całe szczęście mamy nadal wolność słowa i możemy mówić, co nam się podoba i co nie podoba. I powiem ci tak, jeżeli to moje powiedzenie, że coś mi się nie podoba, stawia mi od razu, że jestem rasistą, trudno. W takim razie jestem rasistą, ale chcę mieć wolność słowa i chcę powiedzieć, co mi się nie podoba. Niekoniecznie to musi być postać czarna. Ja myślę, żebyśmy się już tutaj pokazali jako rasiści, tak, seksiści i w ogóle w tym ja już krytykując widzę, że pewne to rzeczy. Będzie popuszczane na jakichś tam lewackich kanałach i będzie analizowane, nie? Zobaczysz. Na pewno. Dwóch białych alfa inceli opowiada dokładnie o dupach i cyckach, nie? Także wiesz... Jezu, ja jestem blondynem i mam niebieskie oczy. O, kurde, krzycha, ja już się wkopałem. Ja też zresztą mam niebieskie oczy i też jestem blondynem. Dobrze, że... Ale ty jeszcze golisz, żeby więcej białej skóry pokazać. Ale ja mam na nazwisko jeszcze Gruber. Okej. Okay. Nie, wiesz co? A moja rodzina pochodzi z Argentyny. I ładnie, a moja ładnie babiczka pochodzi z Chrzanowa. W każdym razie to jest, wiesz, taka dzisiaj ludzie się boją mówić. Jest wolność słowa, ale ludzie boją się mówić, że coś im się nie podoba. I nie chodzi o to, że macie się nie masz wrażenia, no? Nie masz wrażenia, że
od paru lat. Kiedyś cenzura była nacechowana kwestią jakby taką polityczną, że przez państwo jest oczywiście narzucana. Jakby wiemy, że od lat absolutnie nie jest to prawdą, bo cenzurować można w różny sposób. I nie masz takiego wrażenia, że krzyczy się mocno o tej wolności słowa, szczególnie w momencie, kiedy krytykuje się, i tutaj przywołam do tablicy właśnie lewą stronę barykady, że bardzo często z tamtej strony słyszę, nie mówię, że z prawej strony to nie pada, mówię, że zazwyczaj słyszę z lewej strony, tutaj jeżeli ktoś chciałby mnie łapać za słówka, zazwyczaj z lewej strony słyszę to takie krzyczenie odnośnie tej poprawności, odnośnie tego, co być nie powinno, odnośnie wolności słowa i wolności różnego rodzaju wyboru, pokazania czegoś i tak dalej. Ale jeżeli druga strona tego nie pokazuje albo krytykuje, to stykamy się z czymś, co ja bym na chwilę obecną nazwał właśnie cenzurą. Cenzurowanie jest w mediach, cenzurowanie jest w wypowiedziach, później jest oczywiście cancel culture, który jest swego rodzaju wersją czy też formą cenzury. Krzyczymy o tej wolności słowa, ale z drugiej strony ta wolność słowa też jest zabijana przez pewne podmioty i też, żeby to było jasne, bo ktoś może dojść do takiego wniosku, że sądzimy, że osoby gdzieś tam z lewej strony barykady są złe. Nie, absolutnie nie o to nam tutaj chodzi. To już taki, wiesz, dupochron nam szykuje, bo zakładam, że ktoś może to tak odebrać albo tak próbować sobie oczywiście zinterpretować to, co mówimy. Żeby było jasne, odpowiadam za swoje słowa, a nie za ich interpretację. To dla takich cwaniaczków, którzy będą chcieli sobie tutaj coś przypisywać, więc chodzi tutaj po prostu o to, gdzie, jakie głosy są słyszane, bo z prawej strony złe głosy też oczywiście są słyszane. Po prostu mówimy o tym, jak bardzo mocno lewa strona medalu czy barykady popisuje się w mediach społecznościowych i starają się cenzurować to wszystko, starają się przygniatać, więc mówisz o wolności słowa, zgadzam się, jeżeli coś mi się nie podoba, będę o tym mówić. Jest różnica między krytyką a krytycyzmem, czymś mieszaniem czegoś z błotem i braku argumentów. Prosty przykład, jeżeli podam, dlaczego dana postać mi się nie podoba i niech to będzie postać homoseksualna albo innoseksualna, już tutaj nie bawiąc się w konkretne wymienienia seksualności, niech to będzie osoba o konkretnym kolorze skóry. Jeżeli ona będzie źle napisana, jeżeli będzie miałka, no to ją skrytykuję, bo taka właśnie jest. I to, że coś zostało wrzucone na siłę tylko po to, żeby odhaczyć boksa, żeby coś się pod nagrodę zgadzało, jest bzdurą. Albo żeby zadowolić jakieś ugrupowania. Żart. Naprawdę. I nie mam tutaj zamiaru tego inaczej ubrać. Ale jeżeli podam te argumenty, luz. A jeżeli ktoś poda argument A, bo to jest kupa, no to no, nie jest rozmowa, to nie jest argument, to jest ewidentnie, no po prostu, no to jest brak rozmowy. Czyli ogólnie to jest trochę tak, że masz wolność słowa pod warunkiem, że krytykujesz białych heretyków, nie? Absolutnie. Masz całkowitą wolność, możesz powiedzieć, co ci się podoba, ale pod warunkiem, że krytyka dotyczy białych, heteroseksualnych najlepiej, nie? Bo innych tak. Nie można, tak? Bo innych nie można, bo jest wolność słowa. No to są absurdy, stary. To są kolejny raz, wiesz, podwójne standardy, które gdzieś tam funkcjonują. Natomiast wiesz co, żeby tak nie zbaczać, że wychodzimy na alfa maili, inceli i w ogóle jeszcze innych. Dobra. Tam, nie wiem, pójdźmy lepiej i ja będę alfa, ty sigma, albo na odwrót, co nie wiesz, żebyśmy od razu byli najgorsi, jeżeli chodzi o żarty. Musimy też tutaj zrozumieć, że prawa strona też jest czasami mocno ekstremistyczna i bardzo często, tak? Jeżeli chodzi o krytykę gier, ona bardzo często, są to argumenty wyciągane z dupy i niekoniecznie mające jakikolwiek sens, bo wiesz, z drugiej strony kancelowanie na przykład gry, nie wiem, na przykład Spidermana dwójki, bo są tam wątki homoseksualne, to jest trochę tak, wiesz, takie krótkowzroczność, nie zagram w grę, jasne, bo są tam geje, nie? Masz prawo, nie? Ale z drugiej strony ominie cię fajna rozgrywka, bo to nie jest gra, w której tymi gejami cię rzucają, wiesz, co chwila, nie? To jest jakby jeden wątek, który gdzieś tam się pojawia. Natomiast negowanie tej gry tylko dlatego, że ten wątek jest, no to jest takie trochę krótkowzroczne, tak? Albo, nie wiem, nie będę oglądał serialu jakiegoś, bo występuje tam, nie wiem, silna postać kobieca, tak? Na przykład ostatnio... Tak, albo dwóch gości się pocałowało w jednej scenie. To ostatnio świetny, na przykład Detektyw, nie? Czwarty sezon z Jodie Foster, tak? Jodie Foster. Gdzie są silne postacie kobiece i są natywni Amerykanie, czy tam, no tak, tam Alaska, to, tam te plemiona. Bardzo fajny serial i ktoś powie, no nie oglądam, bo no spoko, możesz nie oglądać, tylko że to jest, wiesz, właśnie takie trochę zamykanie się na
fajne rzeczy, które się dzieją dookoła, tylko dlatego, z takiego powodu, że masz takie klapki trochę na oczach, że bardzo mały element, który jest niewielkim procentem całości, ci przeszkadza, tak? Dlatego też właśnie ten kurator Sweet Baby Inc. to w mojej opinii też nie do końca robi dobrą robotę, bo owszem, są gry, w których oni maczali palce, ale są to dobre gry, ale oni maczali palce tylko w jednym wątku albo w jednym elemencie, tak? I nagle, wiesz, na przykład w Alanie Wake'u, tak? Alan Wake 2 jest dokładnie świetną grą, ale nie będę grał, bo pracował przy tym Sweet Baby Inc. Nieważne, że ta gra jest naprawdę dobra, jest fajna historia, natomiast no, to jest jakby element, który u niektórych powoduje od razu jakby odrzucenie tego, tak, że nie będę grał. Także to są też takie ekstremalne sytuacje, które nie powinny mieć miejsca, więc powiem tak, my jako ludzie nie lubimy ekstremistów, ani po lewej, ani po prawej stronie. I tak jak mówiłem na samym początku, to wahadło najlepiej jest na centrum, czyli nie za dużo. Tylko centrum, Krzysiek. I nie tylko za mało. Nasza partia, tak? nasza partia, nasze ugrupowanie, tylko centrum. Nie za dużo, nie za mało. Odpowiednia ilość, która stanowi pewnego rodzaju wyśrodkowanie, nie tylko mniejszości, wszystkiego, tak? Nagle staje się taką idealnym rozwiązaniem, przynajmniej w grach, tak? Wydaje mi się, że to jest, wydaje mi się, ale to nigdy nie nastąpi, stary, to nigdy nie nastąpi, bo tak naprawdę ile jest osób, tyle jest opinii, czym jest centrum. Nie ma, tak jest. Nie ma ujednoliconego stwierdzenia, że to jest centrum. Czy dwie czarne, nie wiem, czy na przykład mając grę i mamy czterech bohaterów, dwóch jest białych, dwóch jest czarnych, to jest idealne centrum? No nie, bo nie ma tam, nie wiem, Azjatów, nie ma Indian i tak dalej. Także to jest w ogóle nie do osiągnięcia taka nie zadowolisz wszystkich. Nie da się. Takiej sytuacji, no. Więc standardem jest to, że staramy się zadowolić większość. Jasne, że tak. Czy to znaczy, że mniejszość ma być niezadowolona? Trzeba by na pewno staramy się zadowolić większość. Okej, okay, dobra. Na przykład ten film Marvel tak mi mówi, czy on starał się zadowolić większość? Nie. Natomiast, wiesz co? To jest taki skrót myślowy, który myślę, że muszą rozwinąć. Dobra, niech będzie. Chodzi mi tutaj, jeżeli z biznesowego punktu widzenia robisz produkt i okej, okay, czasami się szuka niszy, czasami szuka się konkretnego targetu, ale jak już znajdziesz target, chcesz większość tego targetu zadowolić, tak? Wiadomo, że nie zadowolisz wszystkich, więc starasz się zadowolić większość. To jakby takie totalne podstawy. Jasne, żeby nie było. To jest temat bardzo skomplikowany i można by go bardzo, bardzo tutaj rozwijać, ale to nie będziemy teraz 2 godziny gadać na ekonomii. Natomiast w dużym uproszczeniu, starasz się zadowolić większość. Problem polega na tym, że ta większość, ona, to nie jest tak, że to jest stały jakiś, to nie jest stała grupa ludzi. Ona się zmienia w zależności od produktu i tutaj bardzo fajnie wchodzi kwestia gier wideo, bo będą gry, które będą trafiały do konkretnych osób. I tutaj z tym podwójnym standardem chciałbym to wszystko troszeczkę połączyć. Jeżeli staramy się zadowolić większość, nie zadowolimy wszystkich. Czy to znaczy, że mniejszość ma zostać niezadowolona? Nie, po prostu może sięgnąć po inne gry. W przypadku zupełnie innego tytułu, innych realiów, innych bohaterów, innych historii, środowiska i tak dalej, ta większość do zadowolenia znowu będzie inna. I mniejszość, która będzie niezadowolona, ten procent będzie cały czas ruchomy i znowu grupa tych osób, która będzie w większości, mniejszości, znowu będzie inna, bo wszystko jest płynne. Ale jeżeli idziemy już te podwójne standardy, to, że komuś coś się nie podoba, no to może nie lejmy ludzi od razu po głowie. Ponownie, jeżeli jest przytoczony argument, jeżeli jest tam rozmowa i dyskusja, okej, okay, być może ktoś nie sięgnął po grę nie dlatego, że występuje tam postać homoseksualna albo czarna, albo inna, być może po prostu ta gra nie jest dla niego, być może realia, historia, gameplay w ogóle tej osoby nie interesują, a nie to, że akurat dana osoba o takiej płci, takiej seksualności czy takim kolorze skóry tam występowała. I jeżeli ta osoba skrytykuje tą grę, to nie dlatego, że jest rasistą, tylko dlatego, że jej się faktycznie nie podoba. Ponownie, jeżeli są argumenty, a jeżeli jej się podoba, to znowu, może też nie tylko i wyłącznie dlatego, bo też powiedziałem na początku, a chyba się nie wywiązałem z zobowiązania, bo chciałem też powiedzieć, że będę chciał się troszeczkę pobawić w tego adwokata diabła i myślę, że to jest mocne słowo, adwokat diabła. Bardziej mi chodzi o to, żeby spróbować zrozumieć drugą stronę, bo ktoś może oczywiście chcieć swojej reprezentacji, jak najbardziej, nie ma problemu, ale nie masz prawa wymuszać tej reprezentacji tylko po to, żeby wszyscy to lubili.
co ty lubisz, żeby wszystkim podobało się to, co tobie się podoba. Ale to, że pojawiają się takie tytuły. I ja życzę oczywiście każdej stronie, każdej osobie, nieważne jakie ma upodobania, jakie ma przekonania i czym się w życiu kieruje i co lubi robić w sypialni, niech znajdzie taki tytuł, który będzie do tej osoby przemawiać. Mhm. Ale jeżeli to będzie tytuł niszowy i on się nie sprzeda, to nie wyciągaj wideł i pochodni. Nie idź od razu palić wiochy, bo może po prostu nie wszyscy lubią to, co ty. Może dajcie zupełnie tak samo, jak rozmawialiśmy o seksualności w grach. Może dajcie ludziom bawić się tym, co im się podoba. Może to, że ktoś stworzy postać, która być może jest jego fantazją, to nie jest nic złego. I w tym momencie, jak myślę o fantazji, to od razu mi się przypominają dziwne kreatory postaci, gdzie ktoś robi Shreka w Dark Soulsach, gdzie ktoś zrobił, wiesz, jakiegoś ogra i tak dalej. I to jest jego fantazja i nie ma w tym nic złego. Czy to jest fantazja seksualna? Nie. A być może dla kogoś tak. Naprawdę nie wnikam, nie interesuje mnie to i nie mam tutaj zamiaru kogoś katować czy krzyżować za to. Po prostu troszeczkę może każdy powinien odpuścić, pozwolić faktycznie twórcom tworzyć, a nie wymuszać na nich to, co powinni robić, a odbiorcom również sięgać po tytuły, które im odpowiadają i którymi są zainteresowani, a nie wciskać na siłę, a później przyklejać im etykiety złych hitlerowców i stalinowców, bo tak, a nie inaczej, bo nie podoba się według mojego poglądu na świat. Ja to bym też tak podsumował, że deweloperzy powinni, w mojej opinii, robić po swojemu. Nie szukać dziury w całym, nie szukać pomocy w jakiejś firmie zewnętrznej, która zrobi bardziej diversity w ich grach i zróżnicuje te wszystkie. Każdy powinien robić sobie tą grę tak, jak sobie wymarzył i tak, jak chce, a nie tak, jak musi, bądź jest to wymuszane. No już absurdalną sytuacją jest to zastraszanie na przykład marketingowców, że gra się nie sprzeda. Nie wiem, jakie tam były argumenty, ale podejrzewam, że gra się nie sprzeda albo będzie gówno burza, bo coś. Więc wydaje mi się, że najzdrowszym pomysłem jest to, że mamy aktualnie tak bogaty rynek gier, przeróżne tytuły, że każdy może sobie tą robić grę po swojemu. Jeżeli ktoś chce, żeby występowali w niej tylko biali, niech występują tylko... Jeżeli mają występować tylko czarni, niech występują czarni. I każdy znajdzie swój tytuł, w który chce zagrać, tak? I też wydaje mi się, że ludzie mają prawo powiedzieć, nie chcę grać w tą grę, bo mi się nie podoba, nie wiem, nie chcę grać w San Andreas, bo jest tam dużo kultury, powiedzmy, czarnej hip-hopu, której po prostu nie lubię. Możesz powiedzieć, że nie lubisz. Tak samo jak możesz powiedzieć, że nie lubisz rapu. Nikt nie powie, że jesteś rasistą, bo nie lubisz rapu, tak? Bo rap to jest w ogóle czarna muzyka, tak? No wiadomo. Także to jest, wydaje mi się, że każdy ma, to powinien mieć wolność wyboru tego, co chce grać. Natomiast bardziej mi chodzi o to, co powiedziałeś, żeby nie narzucać. Nie narzucać tego, że to, co ja lubię, to masz ty lubić i koniec, tak? Bo jest to jedyna słuszna tak prawda. Jest. A niestety w internecie jest dzisiaj tak, że jest to zjawisko no mega popularne w przeróżnych aspektach. Ludzie po prostu nie chcą, to jest w ogóle też tak abstrahując od tego dzisiejszego tematu, ludzie nie chcą nigdy wychodzić w internecie na frajerów, więc jeżeli mam jedną konsolę i jest to Xbox, to skoro ja go kupiłem, to ta konsola jest najlepsza. I wszystko inne jest tylko gorsze. Xbox wtedy. Tylko Xbox, bo ja ją kupiłem, więc ona musi być najlepsza, tak? I to jest nie tylko konsole, każdy, absolutnie każdy produkt. Zawsze, jeżeli ja to kupię, to musi być najlepsze. Ludzie nie chcą się przyznać, że, nie wiem, zrobili błąd, że im się coś nie podoba, no bo wyjdą wtedy na frajerów, nie? Że to co, ty kupiłeś no tak. coś, co ci się nie podoba? Więc ta, nie, super jest, super tak, jest. Więc takie krytykanstwo troszkę dla zasady wszystkiego poza tym, co ja posiadam, no to jest w internecie od dawna i to się nie zmieni, wydaje mi się. I nasze dywagacje na to w żaden sposób nie wpłyną. Nie naprawimy świata, my. No, na pewno nie mamy takiej misji, bo to by było też szaleństwo. Nie. Natomiast no warto zwrócić uwagę, że jedna i druga strona ma swoje racje i są one gdzieś tam zaszyte głęboko pod pokładami nienawiści i z prawej i z lewej strony, bo wydaje mi się, że ta nienawiść tutaj jest dosyć potwornie rozbudowana i po lewej i po prawej stronie i niestety dialog tych ekstremistów z dwóch stron nie jest możliwy. Bo to tak jak powiedziałeś, jest walenie po prostu głową w mur. Czy to z jednej, czy z drugiej strony i każdy będzie podnosił te same argumenty.
nie próbował, druga osoba, druga strona nie będzie próbowała ich w jakiś sposób, nie wiem, zrozumieć, tylko będzie podnosiła swoje argumenty i to jest takie trochę prowadzenie donikąd. Natomiast no ja nadal wierzę w tą moją teorię wahadła i uważam, że w którymś momencie to wahadło zacznie zmieniać swój kierunek i będziemy mieli ekstremalnie wtedy prawicowe gry. Pewnie były już takie, nie? Też na przykład, nie wiem, gry, które bazowały, nie wiem, Hatred albo Postal. O tak, Hatreda też od razu miałem, ale doskonale wiemy, jak to się skończyło, tak? Nie wiem, czy grałeś. Ja pograłem 30 minut, wyłączyłem, że tak szybko mnie znudziło. Znaczy, grałem w, 30 minut Postala, to był maks, co udało mi się wycisnąć. Postala grałem jedynkę, dwójkę, trójkę chyba nie grałem, ale są też takie gry, które gdzieś tam pokazują takie prawicowe, ekstremalne jakby założenia, ale wydaje mi się, że jest też miejsce na takie gry. Skoro jest odbiorca, jest, znaczy, że jest miejsce też na takie tytuły i one też mają prawo bytu. No już nie mówimy o jakichś takich absurdalnych jak Ethnic Cleansing, które jest grą totalnie rasistowską, zrobioną przez chyba tam faszystów, czy tam nazioli jakiś, no to są już ekstremalne sytuacje. Ale, no tak, ale... i tutaj chyba wszyscy się zgadzają, poza oczywiście kilkoma osobami na świecie, że to nie jest dobra gra. No to nie jest dobra gra, bez wątpienia. Także jest miejsce, wydaje mi się, dla wszystkich, jeżeli chodzi o gry i każdy może grać w sobie w to, co się podoba, ale niekoniecznie musi zmuszać innych, żeby grali w to, co mu się podoba. Tak bym to zakończył. Wiesz co, ja chyba przy ostatnim podcaście, to chyba było na ostatnim podcaście, poruszyłem na przykładzie kinematografii, powiedziałem, tak, bo to było przy egocentryzmie i przy bohaterze w środku wydarzeń. Wspomniałem odnośnie bogatszych historii, jeżeli chodzi o kinematografię. Wspomniałem o filmach, które powiedzmy jakieś głębsze dramaty, filmy, które poruszają no, historie, które wymagają wsiąknięcia pewnego rodzaju przemyśleń i skupienia się nad tematem. Zaznaczyłem bardzo mocno, że nie bez powodu to nie są filmy, po które nie sięgamy na co dzień tak często i z pewnego powodu są może niekoniecznie niszą, ale to nie jest topowy wybór i najlepiej sprzedające się kino czy też filmy na świecie. I myślę, że tak samo z taką samą racjonalizmem, bo jest w tym racjonalizm. Przez to, co powiedziałem przed chwilą. Jeżeli pójdziemy w tym samym tokiem myślenia w stosunku do gier, czyli to, co mówiłem przed chwilą, jest to, co ty zaznaczyłeś, jest miejsce na te gry, jest miejsce na tą niszę, okej, ale pamiętajmy, właśnie nisza. Nie spodziewajmy się, co nie znaczy, że nie może być bardzo łukowej gry, która osiągnie niesamowity sprzedażowy sukces. Może, na pewno może być. Ale nie oszukujmy się, jeżeli coś jest skierowane do mniejszej grupy odbiorców, nie spodziewajmy się nie wiadomo jak spektakularnego hitu i nie wiadomo jak spektakularnego sukcesu, a potem nie winimy wszystkich i nie obrzucajmy błotem. Po prostu może każdy to, co powiedziałeś, już nie będziemy się powtarzać. Wychillujmy, grajmy w to, co chcemy i dajmy ludziom grać. I przede wszystkim dajmy producentom, deweloperom, nie niszczmy ich wizji artystycznej. Oni naprawdę mają często świetne pomysły, a ci, co nie mają, pod koniec, moi drodzy, rynek to zweryfikuje. Nie krzyczymy, że ktoś jest złym człowiekiem, bo nie kupił gry. Nie kupił, bo nie była dobra, bo mu się nie podobała, bo nie był zainteresowany. Niech każdy robi jak chce i niech rynek zweryfikuje, czy to było dobre, czy niedobre. I tyle. Dobra, słuchaj, myślę, że na tym się zakończymy dzisiaj. Półtorej godziny mamy. Ja jeszcze rzucę coś, czego będę żałował pewnie później. I napiszcie w komentarzach, dobra, co wy uważacie o tym. I to był chyba błąd w ogóle. Powinniśmy zablokować komentarze. Ale napiszcie. Pamiętajcie tylko, żebyśmy się szanowali, żebyśmy nie robili z tego śmietnika. I nie bądźmy tymi ekstremistami, do których nie docierają żadne argumenty i widzą tylko czubek własnego nosa. Dobra, słuchaj, myślę, że na tym się zakończymy. Myślę, że tak. To był odcinek Gralogii. Trudny w ogóle, powiem ci. Trudne było to ciężki dla mnie. Temat. Ciężki temat. Spodziewam się, że ale będzie kontrowersji sporo. Mhm. Ale myślę, że tak, ale powiem ci, że to są dyskusje, które ja lubię. To są dyskusje też, które lubię. Które powinny być, wydaje mi się, gdzieś przytoczone czy podnoszone z tego względu, że
Ja nie wiem, czy my mamy zdrowe na to spojrzenie, bo wydaje mi się, że nie, bo my nie jesteśmy tak naprawdę na centrum. Wydaje mi się, że brakowałoby jeszcze jednej, dwóch osób, które by były z drugiej strony barykady i starałyby się odpierać nasze zarzuty, bo tutaj trochę jesteśmy tak, że rzucamy jakieś te i potem staramy się jakby samodzielnie je w pewien sposób... Rzucamy tezę, a później szukamy argumentów? Tak, przeciwko, nie? Żeby właśnie zrównoważyć. Dlatego lepiej by było, jakby była jakaś osoba, która faktycznie siedzi w tym temacie. Ale może będzie okazja, kto wie. Powiem ci szczerze, ja tak jak zaznaczyłem, ja lubię tego rodzaju dyskusje. Tak jak mówię, jeżeli podchodzimy z szacunkiem dla drugiej strony, jeżeli próbujemy zrozumieć drugą stronę, super. Nienawidzę, tak jak wspomniałem, ja nienawidzę rozmawiać z osobami, które są skrajne, bo tam nie ma dyskusji. Tam jest albo walisz łbem o mur, albo ta osoba jak osioł klapki na oczy i tylko swoje, jakby nie ma dyskusji. Natomiast myślę, że takie dyskusje, tak jak powiedziałeś, one są potrzebne, warto zrozumieć drugą stronę, warto sobie pewne rzeczy wyjaśnić i nawet jeżeli się nie zgodzimy, bo to jest dla mnie bardzo ciekawa rzecz w dyskusjach, to nie znaczy, że ja w dyskusji muszę drugą stronę przekonać do swoich racji czy do mojego spojrzenia. Nie, absolutnie nie. Bardzo ciekawe są dyskusje, które prowadzę z ludźmi i pod koniec dochodzimy do wniosku, rozumiem twoją stronę, czy też twoje spojrzenie, ta osoba mówi, ja rozumiem twoje, ale się po prostu nie zgadzamy. Jakby zostajemy przy swoim, zrozumieliśmy, o co nam chodzi, po prostu nie chodziło o to, żeby się przekonać. Chodziło o to, żeby zrozumieć, a jeżeli nie zmieniliśmy swojego zdania, nie ma w tym nic złego. I tym miłym akcentem myślę, że zakończymy to na dzisiaj, więc jeszcze raz wbrew sobie powiem, napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Szacunkiem. To był kolejny źle nazwany podcast. Powinniśmy zmienić nazwę tego podcastu na kontrowersje. Albo dwóch samców alfa i kontrowersje. Myślę, że albo tak. Albo Alpha and Sigma podcast. A jak to było? Beta, jak to były te dwa stworki z Mat Planety? Jak one miały? Nie oglądasz. Nie wiem właśnie. Sigma? Próbuję zrozumieć, co powiedziałeś właśnie. Taki, szukam czegoś w głowie, ale nie mam. O matematyce taki był w latach 80. seria dla dzieci. I był Pi Sigma. O, Pi Sigma z Mat Planety. Okay. Właśnie, może powinniśmy się nazywać Pi Sigma. Dwóch alfa mężczyzn z planety Inceli. Wtedy by było już... Blondyni... Czekaj, nie, to jeszcze trzeba by dodać o aryjskiej urodzie, tak? Dwóch aryjczyków. Dobra, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski. A ja Bartek Bart Jakubczyk. A to był kolejny odcinek Gralogów. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.